Kontestacja. Czwarty lutego dzisiaj jest, to prawie jak 14 lutego, czyli niemalże walentynki w kontestacji. Dzisiaj o 21 w poniedziałek witam was niezwykle serdecznie. Marcin Hugo Kosiński i Martin Lechowicz. Tak, to jest ten twój moment, kiedy powinieneś powiedzieć, jak się nazywasz, ponieważ strasznie dawno nie nadawaliśmy dalej razem audycji. Jako że goście byli różni, ciekawi, tak, ciekawsi od ciebie byli goście, to... No. To jest niemożliwe zupełnie. Ale ich zabrakło teraz, więc musiałem niestety po ten trzeci sort sięgnąć i znowu z tobą nadaję. Dzisiaj wydanie główne, dzień dobry. Słychać, bo się taki podniecony jakiś. No bo muszę jakoś, wiesz, nadrobić twoje braki i uczynić tą audycję jednak ciekawą. Zapraszam jednocześnie na naszego czata na stronę chatkontestacja.com, gdzie znajduje się nasz czat. No, albo do dzwonienia, jeżeli was zainteresuje, albo zbulwersuje, co ważne, któryś z tematów dzisiaj poruszanych, to dzwońcie na numer 222-195-321 lub kontestacja.com. Na Skype'ie ten numer będziemy podawać jeszcze w czasie trwania audycji, żeby było ciekawie. Startujemy. Co tak nagle znikło. No dobra. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Martin, ty dzisiaj zakładałeś konto w Banku Brytyjskim, albo tam wczoraj. Dzisiaj. To najświeższa informacja, to w ogóle ekskluzyw dzisiaj. Pierwsza audycja, w którym informacje o zakładaniu konta w Banku Brytyjskim. Jakie wrażenia? No ciekawe, czy nam się to uda, bo tutaj w Wielkiej Brytanii to, żeby cokolwiek załatwić, to trzeba tutaj mieszkać 5 lat i mieć przodków do 150 lat wcześniej i mieć historię całego życia i takie różne, ale coś dziwnie łatwo idzie, wiesz? Ja nie wiem dlaczego. To znaczy, że... No, ale w ogóle... No, już formularz wypełniłeś, czy...? No nie mam takie dwa formularze, ale jest zadziwiająco mało w porównaniu z polskim, z polskimi realiami formalności, papierologii i tak dalej. Ale jest tak samo powolne wszystko, banki to banki, wiadomo, machina taka. No ale w ogóle tu się nie zakłada tak, że ci gość rzuca ci w twarz 15 różnych papierów, mówię, wypełnij se pan, że kulturalnie mówi, bo to bank, to szanowny pan wypełni. Tylko bierze cię na rozmowę i rozmawia o życiu, pyta o żonę i dziecko i co cię kręci w życiu i może czy załatwić coś i herbatę by dał, tylko nie miał akurat wodę, miał i ten. No i takie jest jakieś, to dziwne dla mnie, bo ja się czuję jak klient, to jest dla mnie nienormalne, jak się można czuć jak klient w urzędzie albo w banku nawet. No, a to było, ty pyta od razu świeże pytania z czata, czy był to ten rachunek na osobę osobistą, w sensie osobę fizyczną, czy na firmę? A właśnie na firmę, a na osobistą zakładałem wcześniej, 4 dni i też zadziwiająco łatwo mi poszło, także nie wiem co się stało, no ale da się, no, okazuje się, że się da. Rozumiem, że będziesz a jeszcze ciekawostka, bo... Jak opowiadałem tam o tym, co my tutaj robimy w tym Liberty Media Limited, czy tam ewentualnie kontestacji, nie, to gość mi mówi, że mam radiowy głos i ja się czuję zdenerwowany. Czy ja mam już radiowy głos? Już mi się taka maniera zrobiła? No, po 15 latach ćwiczeń nie. Może się człowiekowi wykształcić. Damn it. To źle. Koniec naturalności mojej. I teraz, a to właśnie, ale to jest ciekawe, to co na początku powiedziałeś, że tam trzeba po 5 lat i tak dalej, ponieważ ja swego czasu rozmawiałem z fundatorem o nowego ekranu, o którym może też wspomnimy dzisiaj, bo się afera tam zrobiła wokół niego, no ale tak, nieważne. Tak to ludzi kręci, bo to... się ludzie biją. Ale nie o tym chciałem. Chciałem o tym, że tam robiliśmy też z nim jakiś wywiad, tak dalej, tak jak się i inne rzeczy. No i on ma taki stosunek, taki patriotyczny, znaczy nie jest to jakiś wyjątek w jego przypadku, ale powiedzmy sobie, że jest to człowiek, który zarobił dużo pieniędzy, więc ma olej w głowie, który właśnie mówi, że to nie powinno się tak na przykład łatwo sprzedawać ziemi, albo sprzedawać firm, albo w ogóle funkcjonować obcokrajowcom w jakimś kraju.
O, że należy najpierw być tym obywatelem i w ogóle należy tam najpierw właśnie mieszkać przez długi czas, że podawał przykład Ruperta Murdocha, który jak chciał kupić bodajże Fox, zdaje się, telewizję, o ile się nie mylę, tam musiał kupić większą wytwórnię wtedy, to musiał zdobyć obywatelstwo, być tam przez kilka lat obywatelem i dopiero wielkie, wolny kraj, Stany Zjednoczone pozwoliły mu kupić taką firmę. O, co powiesz na takie patriotyczne podejście do prowadzenia interesów, szczególnie w kontekście twojego ostatniego wpisu na blogu, o którym też możesz trzy No, słowa powiedzieć. jak gość chce zawracać Wisłę kijem, no to czemu nie? No, ma dużo pieniędzy, to niech sobie marnuje dużo czasu w życiu, ale to jest bez sensu, po prostu się nie da w tym świecie, bo się świat zrobił taki globalny trochę, więc widać chyba dlatego te banki zaczynają luźniej podchodzić, bo przepisy, jak dostałem tutaj i czytałem, to rzeczywiście wymagania stawiają, ale jak przychodzi co do czego, to to konto się jakoś łatwo już zaczyna otwierać. Nawet w Wielkiej Brytanii, która taka przecież jest konserwatywna mocno. A zresztą zobaczymy, jeszcze nie mam tego konta, może mi nie dadzą w końcu. Bo to w sumie jest skomplikowane. Pamiętam, jak byliśmy w Niemczech, to w Niemczech założenie konta nie jest jakimś wielkim problemem. Trzeba jedną wizytę odbyć i. No bo w ogóle dobrze mieć konta w różnych bankach, myślę, tak, w różnych krajach. Jakieś No takie to właśnie. jest, trzeba sobie, no to kosztuje parę złotych, parę euro właściwie, tudzież innych funtów. No, a właśnie, to może powiesz, czy to wiesz od razu, ile kosztuje, jakby ktoś sobie chciał założyć konto w Wielkiej Brytanii takie osobiste, ile to kosztuje? Nic. Jak to Trzeba nic? przyjechać i gdzieś mieszkać i już. A za prowadzenie konta i tak dalej, jakieś karty, jakieś coś? Nie wiem za co. Nic. Znaczy są takie konta, że się płaci tam, trochę się płaci, ale są i takie, co nic. Aha. A to w którym się nic nie płaci, to ty, jeżeli możesz powiedzieć, w którym No, banku? Barclays mam. Barclays po prostu, w najpopularniejszym. No nie wiem, czy jest taki najpopularniejszy, ale jakiś taki w miarę przyjazny. A to skoro jesteśmy przy tematach, może nie bankowych, tylko patriotycznych, to jeszcze ci jedną rzecz powiem, ponieważ ostatnio się wypromowało nagranie Wojtka Cejrowskiego. No nie mów. Właśnie, co tam u was w kraju dziadów, Hugo? No więc Opowiadaj. w kraju dziadów wchodzimy sobie na Wykop albo na Facebooka, czyli na najbardziej polskie portale i patrzymy, co tam się dzieje. No więc wypromowało się nagranie Wojtka Cejrowskiego tam sprzed, ojojoj, sprzed długiego czasu, gdzie robił taki stand-up dla Polonii amerykańskiej, o, tak, nie wiem, ze 30 lat temu. To będzie o gejach pewnie. Bo całego nie oglądałem, bo nie miałem czasu, ale dotarłem do fragmentu, gdzie Wojtek Cejrowski mówi, oprócz tego, że jest tam patriotą i tak dalej, nieważne, i katolikiem, to mówi, że nigdy, nigdy, przenigdy przed obcymi, przed obcokrajowcami, albo jak jest w innym kraju właśnie tak, w towarzystwie, nie mówi źle o Polsce. Zawsze mówi, jak tu jest wspaniale, że to jest super kraj i że jest z niego dumny i w ogóle. A o wszystkich jakichś takich wadach, jakichś takich, nie wiem, no tych, no nie wiem, że urzędy skarbowe rozwalają firmy i tak dalej, że Tusk rozwala, to mówi tylko i wyłącznie właśnie przed swoimi, czy właśnie przed Polonią, przed tam, wiesz, przywódcę tam i ten, ale nigdy na zewnątrz, ponieważ dba o dobry PR Polski. Powiedz mi, co myślisz. Albo co wy myślicie, Ja właśnie, nie bo to wiem jest zawsze dlaczego ten tego. 222-195-321 kontestacja.com na Skype'ie. Dzwońcie. No, a ty? A ja nie dzwonię, bo ja już jestem. To jak prezentujesz nasz kraj tam, jak byłeś na Ukrainie, jak jesteś w Anglii, jak byłeś gdzieś tam? Nijak, no, co to nie jest jakiś mój kraj? No, mój jest ten kawałek ziemi, co ja na nim stoję, i to, co mam, to mam, a reszta to nie jest moje. No. Właśnie Cejrowski jakoś mi się wydaje, że jest monarchą, chyba, bo mówi, że mój kraj, mój. Kupił se? Co to za mój kraj? No, nie wiem, no ja się staram mówić w ogóle prawdę ludziom, no bo myślę, że to jest dobra postawa życia, mówić prawdę, a nie wymyślać głupot. No, nie wiem, jak dzisiaj gadałem z No. facetem w banku. A w ogóle to ja gadałem z takim doradcą nie od startupów, tylko od takich, co się zajmuje firmami takimi trochę większymi, takie od 500 000 obrotu A. gdzieś. Także miałem Pytał się, jaki wyjątkową macie okazję. obrót, a ty mówisz, a 100 funtów. No, powiedziałem więcej trochę, ale no, że mamy trochę więcej. Ty, mamy 100 funtów? No, nie mów. No. A on powiedział, a to w ciągu pół godziny rozmowy, że ja zrobię tu więcej. Nie, Nie? on powiedział, że mamy w ogóle jakąś straightforward company, wszystko robimy dobrze.
W ogóle się zdziwił, że my nie robimy jakieś. Zapomniał, że jest coś takie jak małe firmy, nie? Które i nie muszą mieć tam audytów i księgowości tej pełnej, Rady nadzorczej. księgowego z pieczątką, wszystko. Takie są rzeczy w Anglii, no. Nic prawie nie musimy. No, w każdym razie, jak z No. nim rozmawiałem, to coś tam nadmieniłem, że no z Polski to raczej wyjeżdżają, a nie wracają. A też sobie coś tam żartował, że Co ja się. mówię, że ja się spodziewam, że to będę konto zakładać i tyle, a nie, no, to rozmowa do rady daje. Adresy chciał dawać księgowych, telefony do jakichś ten. Na kursy darmowe mnie zaprosił w ogóle. No, zaproszenie będzie wysyłał na takie networking spotkania. Kurde. No, A ja to mówię, że bardzo to tak dobre. jest. Otwierać konto i do widzenia, i wyrzucać i następny. A mówi tak, to no może w Polsce. No i w sumie powiedziałem, no tak, w Polsce to tak. No. To nie wiem, co powiedzieć. No co, no co To kształcące zamieścić. było dla człowieka. Bardzo. Wiesz co w kraju dziadów? Wiesz co, ja właśnie ostatnio nie za bardzo wiem, co tutaj się dzieje, bo no, to jest cecha osób, które pracują, że chyba mało czytają gazety. Kupiłem sobie taką gazetę. Ostatnio się nazywała W sieci. To jeszcze odwołując się do świata szeroko pojętej polskiej prawicy, która ostatnio. Ja nie wiem, co jest z tą prawicą, tak zwaną oczywiście, tak zwaną, w cudzysłowie wielkim. Co to jest No, prawica w nawet Polsce? w cudzysłowie. Wyjaśnijmy młodszym słuchaczom. To prawica to są to ci, którzy. To skandują, gdzie jest krzyż. To, no, dokładnie. To ci, co I patriotyzm. nie rządzili za PRL-u, tylko dopiero przyszli potem i robili to samo, co ci za PRL-u, tylko się inaczej nazywają. No, jakoś tak to zdefiniujmy jeszcze jakoś. To słabo zdefiniować. Prawica od lewicy się różni tym, że prawica w każdym zdaniu musi powiedzieć Bóg i ojczyzna, przynajmniej raz. W przeciwieństwie do A lewicy, lewica nie musi. no lewica mówi gej i związki partnerskie. No, tak. Albo nic nie mówi, albo mówi tak, żeby nikt nic nie mógł zrozumieć. No, a poza tym się Taka. niczym nie różnią. No, więc kupiłem sobie gazetę, która się nazywa W sieci, która powstała. Pewnie nie To kojarzysz jest takiej. gazeta papierowa? Tak, to jest, tak, była, leżała Ha, w. jak sama nazwa wskazuje, w sieci. Wygląda jak gazeta wprost, jak gazeta ta druga, która wprost przeciwnie, wręcz przeciwnie, tak, która upadła. Nie wiem, wszystkie mają teraz wspólną makietę chyba już, tylko wykorzystują kopiuj i wklej. No, ale każdy musi mieć swojego naczelnego. Jeszcze jedna powstała ostatnio jakaś, którą właśnie O. nazwy nie pamiętam, tygodnik. No, ale słuchaj, o ile ja kiedyś naprawdę czytałem takie gazety i się pasjonowałem tym światem polityki, o tyle tu otworzyłem i zamknąłem i wyrzuciłem, bo nie ma co czytać, panie. Nie ma. To, Tak. jak nie, cecha osób jakichś tam robiących coś, to jest taka, że chyba takich gazet już nie kupują, tygodników, takich, nie wiem, jak się to nazywa, opiniotwórczych, o. To znaczy, gołej baby nie było, tak? No, nic tam nie było. Tam było, wiesz, tam były co Kaczyński powiedział na Tuska i co, wiesz, jaki jest sondaż partii, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie dla Ty, no kogoś. nudna ta Polska się robi, no. Strasznie. Coś. Czyli znaczy, nie cała Polska, ale ta Polska medialna. A Medialna. do rzeczy, właśnie, do rzeczy, tak na czacie mi podpowiada człowiek, który ma nika, uwaga, jakiego? Jesteś. Hej, Kanasi! O, Hej, Kanasi! hej, nasi! Czy jakoś tak? Gazeta się nazywa Do Rzeczy, jest tak, a nie W sieci? To druga, to zupełnie druga, to ta mniej poprawna jest do rzeczy. Bo generalnie, jak wiesz, może Ale w. ma że, musi mieć że, bo jest to też taka moda. Uważam, że do rzeczy, wspólne głoski. Także RZ to są głoski prawicowe, pamiętaj. Jak wiesz, tak zwane partie postkomunistyczne wygrywały często, ponieważ się nie kłóciły nawzajem i nie dzieliły się 3 razy do roku. A partie tak zwane prawicowe, czyli które nie lubiły lewicowych, się właśnie tak dzieliły się. Znaczy, jak była partia, która miała 3 osoby, to jeszcze mogła się podzielić na 3 partie. I co UPR jest przykładem tego bardzo dobrym. Oh my goodness, właśnie wymyśliłeś definicję, co to jest prawica. Jaką? To są ci ludzie, co nie lubią lewicy. No, i to bardzo elastyczna To definicja już. jest. I. Ale ona trafia w sedno, bo właściwie nic innego nie robią, oprócz nielubienia tych drugich. Tamci też niczego innego nie robią. No to też jest dobra definicja. Lewica to jest ci, co nie lubią prawicy. Doskonale.
To teraz już będziemy tak definiować. No więc powstało kilka gazet. Kilka gazet w świecie, kiedy gazety już generalnie mało osób czyta. Znaczy nie, no, ja, chyba czytają ci te osoby, które jeszcze zostały w kraju i te, które nie prowadzą firm. Ani te, które nie są studentami. Czyli emeryci generalnie. Nie wiem, ktoś jeszcze to czyta? Reszta jest albo wtórni analfabeci, albo nie mają czasu na czytanie. Nie no, czytam w internecie. Czytają tylko, czytają, nie w papierze przecież. Kto czyta tygodnik? Znaczy, no ja czytam miesięczniki ekonomiczne jakieś jeszcze, bo one się jakoś tak nie starzeją strasznie, nie? Ale nie wiem, z jakimiś informacjami, z jakimiś komentarzami, co to... No, nieważne. Wpuśćmy Władysława Gomułkę, bo on zawsze mądrze mówi. Władysławie, mów. Prosimy. Nie takiego najlepszego nawet rządu na świecie, który by wszystko mógł sam zrobić. Wszelkie wartości materialne wytwarza praca narodu. Tyle będziemy mieli, ile wyprodukujemy. Rok. O, to ten rok był od kogo? To koniec. No więc kończąc wątek polskiej prawicy, która musi utworzyć swoje 17 gazet, z których żadna nie będzie rentowna, albo będą minimalnie rentowne, z których każdy musi utworzyć swój własny portal, najbardziej najsłuszniejszy portal internetowy, najprawicowszy portal, najbardziej patriotyczny i najbardziej polski portal, czego efektem był konflikt w serwisie Nowy Ekran, który wybuchł w ostatnim tygodniu, o którym w sumie ja dużo nie mogę mówić, bo nie mogę. Ale ja nie mogę, bo nic nie wiem. Ty nie możesz, bo nic nie wiesz, a ja nie mogę, bo ja podpisałem papiery. To po co ten temat poruszać, jak nie? No, ale no, bo to jest ważny, bo to jest... Bo może to, ktoś wie, niech zadzwoni. Bo to jest ważne, więc należy... Należy o tym powiedzieć, no kurczę, no słuchaj, jest to tak przy okazji, niesamowity tak przykład. Ja chciałem powiedzieć. No dobra, to ja powiedz. Tylko tak wtrąć. Ja tak wtrącę tylko, że dzisiaj przy okazji rozmowy o koncie bankowym pytanie zostało zadane, jaka jest konkurencja tego, co robimy w Liberty Media Limited. I powiedziałem, że nie ma. Nie wiem, czy dobrze. Niedobrze, nie powinieneś tak mówić. Tad Witkowicz mówi, że zawsze jest konkurencja. Że jak, ale nie ma. Że jak nie ma konkurencji, to plajtuje firma. Cholera, no to co ja zrobię? Muszę wymyślić jakąś. No. Nowy ekran był trochę może konkurent, czy nie był? Znaczy to konkurencję się nie określa, nie określa się koniecznie takim, wiesz, bezpośrednim. No, na przykład konkurencją dla samolotów nie musi być druga firma samolotowa, tylko mogą być samochody, koleje i tak dalej. Więc to nowy ekran, nasza konkurencja, szlag ją właśnie trafi. Blogi na przykład, nie, właśnie powstała z popiołów, jak Feniks w ostatnich godzinach i znowu zyskuje popularność. A dlatego o tym mówimy, no bo jest to przykład no, takiego no, bardzo narodowego jednak, ale również wolnorynkowego w jakimś stopniu medium, które dociera no, do bardzo dużej liczby ludzi. No, ogromnej liczby ludzi nawet bym powiedział. No dobra, ale to był taki przykład właśnie na jakiś tam konflikt, gdzie tam się właściciele i redakcja się oskarża wzajemnie o kradzież i oczywiście naturalną konsekwencją jest to, że jedni odchodzą od drugich i zakładają swój serwis, jeszcze bardziej słuszny serwis, trzeci obieg powstaje i teraz będą dwa konkurencyjne serwisy. A jak? No, przy czym ważne, w jaki sposób odchodzą, bo to jest najciekawsze. Tak, sposób jest bardzo oryginalny. To nie wiem, jakąś analogię bym może zastosował, to nie znajdę jak żadnej analogii w tej chwili. O, no może w ten sposób. O, jest analogia. Jak pracowałem w Interi przez 5 lat i dostawałem tam pensję różną, na początku niską, potem całkiem sporą już i potem się zwalniam z Interi, mówię, że tamci to złodzieje i daję zdjęcie na Facebooku Interia. Nawet bym to tam imiennie padło, czyli napisałbym, kto tam jest aktualnie ten Potocki, mam cię w dupie, o, bo on jest aktualnie prezesem, więc taki styl odejścia właśnie miała redakcja Nowego Ekranu, to u mnie to była tylko analogia, nie wiem, czy to dobrze wyjaśniłem, to jakoś prościej powiedzmy. No to ja, jakbym ja odchodził, to ja też tak zrobię, Hugo, mam cię w dupie,
zabiorę domenę albo wyłączę, schakuję serwery i powiem, że wszystkich nienawidzę i wszyscy to złodzieje. Ci, z którymi pracowałem do tej pory w kontestacji. Fajnie, nie? O, to bardziej, to lepiej. Jednak jesteś lepszym dziennikarzem. Ach, muszę powiedzieć. Bardziej znam naturę. Dusza Polaka we mnie jakoś się kołacze jeszcze. Nie mogę dodusić jej. No. Dobra, to dzwońcie, jak macie jakieś komentarze na temat polskiej prawicy, chociaż właściwie nie wiem, czemu powinniście mieć. To mnie po prostu tak, to mi udowadnia po raz kolejny, że dobrze, że nie mamy z tym nic wspólnego i dobrze, że prawicowców wyrzuciliśmy w większości z kontestacji, kiedy nas tutaj nachodzili. Nie wyrzucaliśmy, tylko sami poszli. No, niektórych tak. Wyrzuciliśmy. To... Kilku, ale większość nas nie lubiła nas, bo nie jesteśmy jedynie słuszni. I wyrażamy jakieś tutaj kontrowersyjne tezy czasem, które no, wyznawcy wolności słowa ponoć, to zawsze tak jest, że jak ludzie tam są wyznawcami wolności słowa, ale jednocześnie patriotyzmu, to jakoś ten patriotyzm jest zawsze dużo wyżej niż wolność słowa. Mam takie wrażenie. Tak. To możemy zmienić temat i na jakiś inny. To zmieńmy temat na jakiś inny, ale najpierw odbierzmy jeszcze Darka, który być może w tym temacie coś powie. Cześć, Darku. Dzień dobry, czekaj, bo jesteś strasznie cicho jesteś. O. O. Musisz się podgłośnić, bo ja cię bardziej już nie mogę. Nowy mikrofon. A, to może potrzebuję przedwzmacniacza. Przedwzmacniacza, no tak, tylko jeszcze muszę się wzmacniać. No to nic, będę się starał mówić głośno i wyraźnie. Według waszej definicji to powinienem być i lewicowcem, i prawicowcem równocześnie. No. No bo ani nie lubię tych, ani nie lubię tamtych. To tak jak my. Właśnie dlatego też nie. A co do, w ogóle witam Martin, co do zakładania konta w banku, to powiem ci, że też miałem takie właśnie miłe zaskoczenie na początku, że do tej pory dostaję od jakiegoś tam szanownice szefa banku kartki na urodziny mojego syna, bo zakładaliśmy mu konto takie specjalne oszczędnościowe, które się trochę odkłada co miesiąc, pieniądze, żeby miała na przyszłość. Jak się pan dowiedział, to właśnie dostajemy pochwałę. Się pytałem tych ludzi, którzy zakładali konta w jednym banku, czy tak jest normalnie. Nie. Okej, okay. To wiesz co, czekaj Darek. Ja to powtórzę, co ty powiedziałeś, bo strasznie słabo cię słuchać, tak? Zupełnie w ogóle cię nie słuchać, także ja cię zrzucę jednak. Martin, słyszałeś, no to obsługa klienta w bankach... Ja nie słyszałem. To ja ci powiem, to że jak zakładał Darek synowi swojemu konto, to do dzisiaj dostaje kartki na urodziny. O, jakie miłe. No, this is so nice. To bank życzy, taki wujek bank. Prosimy zamówić to. A do mnie tylko mBank dzwoni, żebym wykupił kolejny pakiet za kolejne 9 zł miesięcznie, a będę miał kolejne wspaniałe zniżki w wielu punktach na terenie całego świata. Dobra, no Martin. Podejrzewam, że do mnie też będą dzwonić co jakiś czas. jaki temat teraz? A ja nie wiem, czy ty lubisz, jak ci firmy przysyłają widokówki e-mailowe takie na Wielkanoc, Boże Narodzenie, że firma życzy i to takie, kochajmy się. You are so special, tak? No tak. Ctrl-C, Ctrl-V robią i na dole podpisują zarząd i potem jeszcze ta stopka, która jest większa od życzeń, bo prawo wymaga, że jak składasz życzenia, to musisz powiedzieć, jaki jest kapitał zakładowy twojej firmy. I no, jakoś mnie to nie kręci, powiem. Ostatnio strasznie dużo spamu chińskiego przychodzi i to mi trochę przypomina ten spam taki wielkanocno urodzinowy. Nie wiem, czy widzieliście ostatnie nagranie było, czy właściwie jest, już sprzed 2 miesięcy, ale dopiero teraz zauważyłem, że coś takiego nasi ludzie stworzyli od napisów. Na stronie kontestacja, jaką sobie pogrzebcie za nagraniem o otwarciu nowej placówki ZUS-u. To jest bardzo interesujące i w temacie, Martin. Ale jaki ty masz temat? Ja chciałem informację taką wrzucić i może się temat rozwinie. No na przykład nigdy nie wiedziałem, ile jest ofiar ataków terrorystycznych i strzelanin takich typu, że gdzieś w szkole ktoś tam kogoś zabił. Wiesz, mówią zawsze. Ile rocznie ludzi ginie? W 2010 roku liczbę znalazłem, ile ludzi zginęło od aktów terroryzmu. Na całym świecie? Tak. A to rozumiem, że akt terroryzmu to jest ten tak człowiek właśnie, który wchodzi z pistoletem i to strzela do ludzi, tak? Albo porywa i zabija.
No tak, takie. A to w sumie... No ja nie wiem dokładnie, bo to znalazłem informację na blogu Sovereign Man, jak ktoś chce, to niech sobie poszuka. Całkiem ciekawe informacje można tam znaleźć. I no liczbę mam. Co by to nie było, to liczba mi pokazuje, jaka to jest skala problemu. No więc mówię, 3782 osoby, dwie osoby na świecie, w którym tam parę no, miliardów mieszka. No. A no dla porównania. Dla porównania dawaj, no. Znaczy czekaj, to powiedziałem liczbę złą. Nie, jest 3249, a 3782 to jest liczba utonięć dla porównania. Przypadkowo. No. Więc problem terroryzmu, który jest tak wielki i straszny, jest jakiś, no w liczbach coś za małe jakieś się wydaje. No bo właśnie powinniśmy zrobić jakieś ustawy przeciwko tonięciom, myślę, przypadkowym. Jakieś takie, nie wiem, dać uprawnienia komuś specjalne, żeby nas ratował na basenach, wszędzie. No taką, wiesz, panikę zrobić, bo odnośnie terroryzmu jakaś jest panika, a jakiś ten problem dziwnie mały się no wydaje, trzeba godzinę wcześniej się na lotnisku pojawiać. No właśnie. Z powodu problemu terroryzmu. I nie wiem, i to kilkaset milionów ludzi miesięcznie marnuje. Przez te bramki przechodzić. No, ile to się tyle razy latałem samolotem, jeszcze nie widziałem, żeby chociaż jednego terrorystę wykryli. Dziwne, nie? Dziwne bardzo. Dlatego, że wszyscy się boją. I dlatego masowo wysadzają pociągi, bo tam nie ma bramek. A wysadzają? To nie wiedziałeś. No nie wiem, ostatnio wysadzili w Londynie metro, z tego co pamiętam, to ty powinieneś wiedzieć tam. Ale to trochę już dawno temu. No tak z dekadę temu czy coś. No właśnie. To ostatni akt terrorystyczny. Ja. Ty, a to pogadajmy o tym, bo to jest... Nie wiem, jak pociągnąć temat, nie mam koncepcji, ale... Ja, bo ostatnio jest debata, wiesz, w Stanach Zjednoczonych, jak wiesz, tutaj rozmawialiśmy o tym wcześniej, tutaj nie wierzyliśmy, że to temat zostanie pociągnięty, a tam został pociągnięty, o posiadaniu broni. Czyli w kraju, gdzie każdy ma średnio tam po 3 pistolety, no, jest ogólnokrajowa debata i to, wiesz, nawet tam mówią agent Tomasz i inne wiarygodne serwisy informacyjne, że rzeczywiście są zakusy na posiadanie broni. Dlatego, że właśnie co jakiś czas ktoś wchodzi i strzela do ludzi. Jak to jest? Masz teorię spiskową, czy nie? No ja nie mam teorii spiskowej, nie. No mi się wydaje, że są metody obrony przed tym, ale rozbrojenie się raczej nie pomoże. Bo słuchaj, bo dzisiaj rano Europol, czyli to jest taka policja europejska, powiedzmy, czy takie porozumienie policji, nie wiem jak to nazwać, przedstawił raport dotyczący, no, zgadnij czego? No, terroryzmu pewnie. No, blisko. Ustawiania meczów piłkarskich. Jak to ustawiania meczy piłkarskich? Wykrył proceder przestępczy w całej Europie ustawiania meczy piłkarskich i przedstawił dowody na około 400 przypadków i mówi, że wszystkim zarządza singapurska grupa przestępcza. Wow, singapurska grupa przestępcza. Mówi, że w najbliższym czasie przedstawi, wiesz, wiarygodne dowody na ustawianie eliminacji do Mistrzostw Świata i Europy oraz Ligi Mistrzów. Wow, jest jakiś Singapurczyk w Polsce? Więc słuchaj, więc to w trzeciej lidze Singapurczyk obstawiał mecze, tak, polskie? Więc to się wszystko tutaj, wiesz, wszystko potwierdza. Ja, a nie mówiłem, nie, tak, robiłem tę audycję o piłce nożnej, gdzie się dziwiłem, dlaczego ludzie jeszcze oglądają piłkę nożną, przecież ja, przecież jak można takie ustawione mecze oglądać, to teraz to jest, wiesz, ogólnoświatowy problem. To wszędzie jest tak. Ale że singapurska, to cię nie dziwi? Nie wiem dlaczego. Odbierzmy blachę, bo to chyba blacha. Cześć, blacha. Tak, witam. Dzień dobry, o ty masz mikrofon przynajmniej. No. Ja chciałem powiedzieć to, co Martin mówił, bo tak ostatnio w audycji Martina trochę żeśmy się nie zrozumieli, że to właśnie o czym mówiłeś, Martin, przed chwilą, to o czym mówiłeś, to właśnie jak załatwiałeś to w banku i w jaki sposób to wyglądało, to tak odnosząc się do tego jakby skąd się bierze bogactwo, tak? Czy czym są rezerwy danych krajów, to jest właśnie bogactwo. To prawdziwe bogactwo jest w naszych głowach, a nie
to, jakie tam przepisy są z tyłu, tak? To prawda, pewnie, że tak. No, bo ty tam w swojej audycji się powołałeś tam na te rezerwy zgromadzone jakby w postaci środków finansowych przez poszczególne państwa, tak? No to jest jakby inna sprawa, ale tak moim zdaniem tak to wygląda, że to prawdziwe bogactwo jest tak naprawdę w naszych głowach. A druga kwestia co do tej prawicy i nieprawicy, tak, to ja mam taką krewną, która jest no, wielbicielką tego typu gazet. Od czasu do czasu mam okazję mieć taką gazetę w ręce, no to ja muszę powiedzieć, że taka historia takiej narracji to się ciągnie gdzieś tak od lat 90. od tej prywatyzacji, którą tak wszyscy lubią w cudzysłowie w tym kraju, no to tam w tych gazetach bez przerwy przewija się kilka takich tematów, czyli straszna, złośliwa transformacja, dlaczego Adam Michnik jest zdrajcą narodu, no i taki trzeci temat teraz dołączył, to jest generalnie trotyl, nie? No oprócz tego są jeszcze jakieś tam mniejsze wątki, ale generalnie to te tematy tam są stałe, jak się przeglądnie te wszystkie gazety agenci Uważam, że, no to generalnie od Uważam, że, czy tam w sieci, czy teraz jeszcze jakiś jeden tygodnik z tego co słyszałem ma powstać, nie wiem, czy tygodnik, czy miesięcznik, no to generalnie tam jest, tam w kółko te same motywy się powtarzają. No a teraz powiedz mi, blacha, na jedno pytanie moje mi odpowiedz w sumie. Czy to jest dobre twierdzenie, znaczy poprawne, gdy mówię, że wolnorynkowcy ciągną bardziej do tych tak zwanej prawicy niż do lewicy? A jeżeli tak, to dlaczego, a jeżeli nie, to dlaczego? Rozumiesz mniej więcej? No tak, rozumiem mniej więcej, tylko widzisz, ten podział, który wytworzył się w Polsce na jakąś tam prawicę i na lewicę jest zupełnie nieodpowiadający temu, jak to powinno wyglądać, tak? Ten podział odpowiada temu, jak to wygląda w Niemczech, nie? No bo w Niemczech ta partia, która obecnie jest u władzy, zresztą nawet oni są w parlamencie europejskim, są przyłączeni do tak zwanych europejskich liberałów, nie? No i to rzeczywiście w Niemczech widać, tak? Z kolei ci zieloni i ta druga partia, zapomniałem nazwy teraz, jak ona się nazywa, no w każdym razie partia, która obecnie jest w opozycji, no to jest właśnie lewica, tak? Czekaj, inne, bo nudzisz trochę. Inne pytanie, dlaczego tacy znani liberałowie, ich bardziej ciągnął do prawicy. Dlaczego na przykład Ziemkiewicz, no to tam strasznie do prawicy. Michalkiewicz strasznie do prawicy. Czy masz jakiegoś takiego lewicowca, który mówi, że no, naciska na tych, że prawa dla gejów i związki partnerskie i o czym tam jeszcze mówią, aborcja i wolno. No ja myślę, że... I tak dalej. No ja myślę, jest wolnorynkowcem. Ja masz takie nazwisko? Ja myślę, że wśród... Nie, ja znam całe takie środowisko, znaczy się znam. No to więcej osób to może znać. No ale znanego jakiegoś takiego kogoś. No, Ziemkiewicz no jest znany, jest środowisko Liberté, tak? To jest połączenie... Nazwisko, to jest poproszę, połączenie jedno. Lewicy tej obyczajowej z wolnym rynkiem, chociaż tam, no, w tym środowisku jest dużo kęsistów, więc no, to tak... jedno znane nazwisko. Jedno znane nazwisko. Ja też chcę nazwisko. Kogoś, kto reprezentuje. Takiego Michalkiewicza mi pokaż. Takiego, nie wiem... Takiego Korwina. No, ale te osoby jeszcze nie są tak znane ze środowiska Liberté, nie? Jest tam kilka postaci, które przewija się przez media, ale ja teraz nazwisk sobie nie przypomnę. No tak? I właśnie, i to właśnie świadczy o tym, że... Dzięki ci wielki, Jacek, to był blacha. To świadczy o tym właśnie, że ci jakoś wolnorynkowcy bardziej ciągną do tych takich narodowych klimatów i ja no, za Chiny nie mogę tego zrozumieć. Albo przynajmniej tam im działa jakoś to połączenie. Ja też tego nie mam zrozumieć. No, ja chciałem powiedzieć, że na czacie Kontestator powiedział tak, stawiam dolary przeciwko orzechom, że za większością tak zwanych zamachów terrorystycznych stoją, i tu użył słowa na K,
które ja bym zmienił na fiuty. Korwin? Z jednostek specjalnych, tak, regularnych armii bogatych krajów, bo oni mają najwięcej korzyści z takich akcji. No więc ja przyjmuję zakład, mam tu trochę orzechów i warto, myślę, bo jakby się akurat pomylił, to kupę mogę zarobić. Więc ile tych orzechów i ile dasz dolarów i jak sprawdzimy, kto miał rację? A powiedział, że co, że większość, tak? Tak, że większość zamachów terrorystycznych, w cudzysłowie, okay, to stoją ci z jednostek specjalnych, regularnych armii bogatych krajów. Ja bym się pokusił o twierdzenie, że niektóre na pewno, ale czy większość, to nie wiem. Ja bym powiedział, że niektóre może. No, niektóre na pewno. Godfather jest z nami na koncie, nie na koncie. Tylko... Oskar Aka Godfather z Wielkiej Brytanii się odzywa. No proszę, ja ciebie, już wszyscy tam są, już nikogo tu nie ma. A ja niestety tymczasowo, tylko za tydzień wracam. No nieważne, ale mówiliście wcześniej o takich osobach właśnie, o poglądach wolnorynkowych, kto ciągnie może bardziej do lewicy. Tak. Ja nie mam takiej osoby, też niestety, ale ostatnio coraz bardziej popularna, znowu coraz bardziej popularna, bo to jednak zawsze była bardzo popularna osoba, robi się osoba, która moim zdaniem jest bardzo normalna. Też jest patriotą, znaczy dobra, nie, bo to zły przykład. Patriota niekoniecznie znaczy, że normalna. No nie, zupełnie. Chodzi mi mianowicie o pana Mariusza Maxa Kolonko. A, to, no. Wschodząca gwiazda libertarianizmu. On zdecydowanie, może nie, że bardzo różni się od tak... Znaczy nie, no w sumie bardzo różni się od Korwinów, Ziemkiewiczów i tak dalej, ale nie tym nawet, że ma jakieś bardzo inne poglądy, bo gospodarcze ma bardzo podobne. Też ponoć uważa się za patriotę, chociaż jako narodowca go zdecydowanie nie widzę, co ich chyba odróżnia od Ziemkiewicza, Korwina i tak dalej. Ale przede wszystkim jest bardzo taki zdroworozsądkowy człowiek. Na pewno znacie, a jak słuchacze nie znają, to właśnie chciałem polecić tutaj ten cykl teraz. Mariusz Max Kolonko mówi, jak jest. I według mnie to jest koleś, który teraz dla środowiska wolnościowego robi bardzo dużo dobrego. No to prawda, aczkolwiek nie znam rzeczywiście jego poglądów na jakieś takie kwestie. To lewicowo-prawicowe tak zwane, czyli na Smoleńsk, aborcje i gejów, bo to są tam... To może to znaczy, czy nie wiesz, to może czyni z niego takiego zdroworozsądkowego człowieka, bo woli się zajmować czymś istotniejszym po prostu. No tak jak cała kontestacja. To są najważniejsze kwestie, nie oszukujmy się. No a to wiesz, cała kontestacja tak jest, ale trudno, wiesz, tutaj ludzi posądzić jakieś prawicowo-lewicowość. To właśnie nam to zwisa. To jest środowisko ludzi, którym zwisa Kaczyński i Tusk i te ich problemy. No i właśnie mi się wydaje, że takie podejście, póki co przynajmniej, ja śledzę cały czas ten cykl, to uosabia Kolonko, także serdecznie polecam. Dobra, dzięki ci wielkie. To był Godfather, który udawał nieco robota z Wielkiej Brytanii. Rzeczywiście. Fajnie tak. Mówi. Fajnie mówi. Kolonko. Rzeczywiście Max Kolonko jest, zaskakuje od tych tam x miesięcy, kiedy publikuje dla Superstacji, ale głównie oczywiście w internecie, no bo kto dzisiaj ogląda te telewizje naziemne? Więc głównie w internecie się rozchodzą te jego nagrania, krótkie felietony tak naprawdę, takie, nie powiem, że ala Olbratowski, bo trochę dłuższe i merytoryczniejsze. No, stylem też. Styl nie, to jest pojęcie. Ale że umie powiedzieć jakimś zwykłym, normalnym i ciekawym językiem, bez odwoływania się do różnych dziwnych rzeczy. A propos na dziwnych rzeczy i słów, to na czacie przypomniano, że padło słowo trotyl i padło słowo korwin. I pytanie, zagadka, jakiego słowa jeszcze brakuje? Ja już wiem, ani nie powiem. Ja też. Spojrzałem tutaj właśnie na serię Maxa i myślę, czy by coś cię puścić, ale to zobaczymy zaraz. Bo to jest przykład, rzeczywiście używany będzie na szkoleniach naszych i nie tylko naszych gdzieś, czyli jak, bo my tam robimy różne szkolenia od czasu do czasu i na takich naszych imprezach, takich wiecie, takich kontestatorskich różnych i ala kontestatorskich, mówimy głównie, jak mówić do ludzi w sposób zrozumiały, jak ich przekonywać do czegoś, w jaki sposób, wiecie, tak, takich... sprzedawać coś, tak? Jakąś treść, ideę, produkt. No i właśnie Max Kolonko jest takim przykładem osoby, która właśnie genialnie sprzedaje ideę. To właściwie nie mam tutaj żadnych uwag co do tego.
A, no puśćmy coś, co? Może, co? Możemy jakąś akademię, by nas nauczył tego. Co byś chciał? Burmistrz lesbijka w New York City na przykład, albo... O, pójdź, tego nie znam. Ja też tego nie znam. Zawsze lesbijka miło posłucha. Dobra, bo to może będzie na temat właśnie. To zobaczmy, co powiedział na temat lesbijek. A jak nie, to przynajmniej będzie lesbijka. No, padnie przynajmniej to magiczne słowo, a nie to drugie. Ludzie wyjeżdżają z Nowego Jorku, proszę państwa. W tej chwili to nie jest już Big Apple, ale coraz częściej jest to Basho i Jabłoko. Przyjeżdżają inwestorzy z Rosji i kupują nieruchomości. Przyjeżdżają inwestorzy z Chin i wykupują nieruchomości. W tej chwili 20% wszystkich nieruchomości na Manhattanie jest w rękach obcokrajowców. Jest tak za sprawą burmistrza Bloomberga, który wprowadził regulacje, miał, kiedy obejmował urząd w 2002 roku, dziurę budżetową w wysokości 6 miliardów dolarów. On to załatał tak, że ma teraz nadwyżkę 3 miliardów dolarów, a zrobił to tak, że zaczął podatkować właśnie nieruchomości. Efekt tego jest taki. Proszę państwa, ja przeżyłem w swojej karierze tutaj 25-letniej w Ameryce czterech burmistrzów. Kocza specjalnie nie pamiętam, ale pamiętam burmistrza Dinkinsa. To był pierwszy burmistrz, który wtedy był w latach 90., kiedy przyjechałem. To był, jak to się nazywa, pierwszy czarny burmistrz Nowego Jorku, chociaż widziałem niedawno w biografii było napisane pierwszy niebiały burmistrz Nowego Jorku. Ja nie wiem, czy był biały, czy był czarny, czy zielony. Proszę państwa, efekt był taki, że w tym czasie przestępczość w Nowym Jorku była bardzo duża. Jeżeli państwo byliście w mieście w tym czasie, to pamiętacie takie sceny, że kiedy człowiek jechał elegancko odstawionym samochodem, wyczyszczonym z dziewczyną, żeby się popisać na randkę, stawałeś na skrzyżowaniu i natychmiast dopadała ci armia takich ludzi z wiaderkami i ze szmatami. Oni chcieli ci wymyć szybę i bluzgali tą brudną szmatą po samochodzie. Pamiętam takie sceny, że ludzie gonili, kierowcy gonili tych wiaderkowych po całych skrzyżowaniach. To były czasy, proszę państwa. Było też tak, że kiedy zostawiłeś samochód na chwilę na parkingu przy parkomacie i poszedłeś do sklepu, żeby zmienić pieniądze, natychmiast dostawałeś mandat, mimo że prawo jest takie, że przynajmniej w Nowym Jorku, nie wiem jak w innych miastach, że masz chyba 3 minuty bodajże, że możesz wejść do sklepu, żeby zmienić drobne, bo czasami tych drobnych nie masz. Tu wychodziłeś na 3 metry i dostawałeś mandat, dlatego że oni nie wiedzieli jak zarabiać pieniądze, więc chcieli ściągać te pieniądze od ludzi w ten sposób, że wysyłali te armie tych funkcjonariuszy i oni trzepali ludzi po kieszeniach nieprawdopodobnie w tym czasie. Jak w Polsce. No i po nim przyszedł Rudy Giuliani, no i rzeczywiście wszystko się natychmiast zmieniło. Zmieniło się za sprawą, przede wszystkim siadła przestępczość. Stało się to za sprawą Raymonda Kelly, szefa policji, znakomity facet, człowiek, który miał bardzo dobre relacje z nami dziennikarzami. On wymyślił coś, co się nazywało mapowanie przestępczości. On mi pokazywał nawet tę mapę w swoim biurze, to była zwykła mapa, tego nikt wtedy wcześniej nie robił, to było wtedy oryginalne. To znaczy oni namierzali na tej mapie różnego rodzaju przestępczość. Jeżeli ktoś był raport, że popełniono gdzieś przestępczość w jakiejś dzielnicy, następnie była wbita chorągiewka natychmiast i tam oni wysyłali patrole policji zwiększone. Bo normalnie policjant będzie chodził po 57 ulicy, gdzie się nic nie dzieje, dlatego że on chce odrobić swoją dniówkę. A tak oni te swoje środki, skromne środki przesuwali w to miejsce, gdzie była przestępczość. Natychmiast przestępczość siadała i tak się stało, że na koniec kadencji Giulianiego w 2001 roku Nowy Jork był najbardziej bezpiecznym, jest do dzisiaj nadal, najbardziej bezpiecznym miastem w Ameryce. No ale po nim przyszedł właśnie burmistrz Bloomberg, no i zaczął regulować nas. To znaczy pierwsza rzecz, którą wprowadził, państwo pamiętacie, to jest zakaz palenia papierosów w kawiarniach, restauracjach. Biznesy się obawiały, że siądzie w związku z tym, ludzie nie będą przychodzić, siądzie biznes, dlatego że ludzie nie będą przychodzić, żeby tam jeść i że nie będą mogli sobie po jedzeniu zapalić, ale tak się nie stało. Ja pamiętam, że kiedy on ogłaszał tę reformę, to było w parku, pamiętam, w dzień i my jako dziennikarze staliśmy tak w kółku i w proteście wszyscy sobie zapalili papierosy, takie kłęby dymów unosiły się, kiedy on to mówił, on wiedział doskonale o co chodzi, ta prasa. To był taki nasz sygnał protestu, ale rzeczywiście to działało i z tym nie mamy problemu, natomiast teraz zaczął wprowadzać rzeczy, którymi rzeczywiście mamy problemy, to znaczy zaczął ograniczać nam napoje. W tej chwili nie kupicie państwo w Nowym Jorku napoju, który ma więcej niż pół litra. Tak samo ani w kinie, ani w restauracji, jeżeli przyjdziecie, pani wam powie, że niestety to jest dla pana niezdrowe. Ale dlaczego? Dlatego, że w tej coli są 3 łyżeczki cukru. Ale ja słodzę moją herbatę i daję 3 łyżeczki cukru. Nie szkodzi. Pan burmistrz nie chce, żeby pan był chory. I to jest, proszę państwa, problem, dlatego że ludzie, Amerykanie pytają zaraz, a co dalej? To w związku z tym za chwilę nie będziemy mogli jeść hot dogu, bo to jest dla nas niezdrowe. Za chwilę nie będziemy mogli jeść steka krwistego, bo to jest niedobre na serce. Za chwilę nie będziemy mogli, nie wiem, zrobić innych rzeczy, dlatego że pan burmistrz tak uważa, a przecież są sytuacje, że dla niektórych ludzi tego rodzaju sytuacje i tego rodzaju pożywienie jest właśnie zdrowe dla nich, bo taki mają organizm, tak samo jak marihuana dla niektórych jest dobra, dlatego mamy marihuanę leczniczą, o czym wie pan Bloomberg, dlatego że sam przyznał, że jak był studentem, to palił tak,
że podobno był w siódmym niebie. Więc proszę Państwa, szykują się wybory do urzędu burmistrza jesienią tego roku i mamy nową kandydatkę, która pojawiła się na firmamencie politycznym w Nowym Jorku. Jest to pani Christina Quinn. Proszę Państwa, pani Christina Quinn. Ja nie wiem, skąd się wzięło to zdjęcie. Ona tak normalnie na co dzień nie wygląda. Bardzo ciekawa stylizacja. Ktoś mówi, że jak z zamku Drakuli, ale hej, ja nie mam z tym problemu. Powiem Państwu więcej, że jeżeli pani Christina Quinn pojawi się tak na spotkaniach Rady Miasta, ja mogę nawet pić gorzką kolę. Natomiast nawet uważam, że należałoby postawić jakieś zdjęcie pani Quinn na parkomatach z podpisem: jeżeli nie opłacisz opłaty, przyjdzie do ciebie pani Christina Quinn, nowy burmistrz miasta z batem i w skórze. Hej, niektórzy może by nawet to lubili. Ale powiem Państwu tak, pani Christina Quinn jest lesbijką. Będzie to pierwsza lesbijka burmistrz Nowego Jorku. Jej partnerka jest również przystojną kobietą. Oni brali ślub w maju ubiegłego roku. Tort na tym ślubie miał 6 pięter. Sam cukier i lukier. Rozdawano napoje półlitrowe, Coca-Cola, wszystko można było pić. Dostała się żarówka, podjechali, można było pić milkshake'i, lody, wszystko co człowiek chciał. Więc powiem tak, jeżeli pani Christina Quinn jako burmistrz miasta spowoduje, że na spotkaniach Rady Miasta będzie można pić pół litra coli, nie ma problemu. Jeżeli pani Christina Quinn spowoduje, że na spotkaniach Rady Miasta będzie można jeść tort i różne inne rzeczy, które są dla nas niezdrowe, nie ma problemu. Jeżeli pani Christina Quinn spowoduje, że na spotkaniach Rady Miasta na koniec tego wszystkiego będzie można sobie zapalić skręta, pani Christina ma mój głos. Mariusz Max-Kolonko, mówię jak jest. Nowy Jork. A wy słuchacie wbrew pozorom nie Maxa Kronko, tylko kontestacji. Wydanie główne o 21 się zaczęło w poniedziałek, jak zawsze. Po tej stronie Marcin Hugo-Kosiński oraz Martin Lechowicz, po tej drugiej dzięki technice 21-wiecznej może jedna osoba być w jednym kraju, a druga w drugim kraju. A wy możecie dzwonić na numer 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. Martin. Możemy takie motto, taki podtytuł kontestacji zrobić: tego w ZUS-ie nie znajdziecie. Na przykład technologii nowoczesnej, która umożliwia nam na odległość załatwianie spraw, prowadzenie audycji, nawet i firmy całej. Albo na poczcie. Tutaj nie mamy nie mamy pieczątkę. Mamy pieczątkę. By the way, ja ci powiem, że mnie poczta brytyjska zaskakuje, jak to tutaj szybko działa. Właśnie, jak działa poczta w innym kraju? Szybko. No, ja wiem, czytałem, że ludzie narzekają na tą pocztę, no ale no nie wiem, to wszystko co ja tutaj sporo dostawałem rzeczy, bo sporo zamawiałem. A też jest państwowa? Przychodzi błyskawicznie. W ogóle jest pierwsze, są klasy, nie? Przesyłek pocztowych, pierwsza i druga. Pierwsza niby ma przejść na następny dzień. Czyli taki priorytet i ekonomiczny. Ale widziałeś, żeby priorytet w Polsce na następny dzień się przyszedł? Nie. A tu przychodzi, na następny dzień, no. To mnie lekko zdziwiło. No nie myślałem wypadek przy pracy, ale mi to już chyba ze 3 przesyłki przyszły i naprawdę przychodzą na następny dzień, co jest, no fajne, fajne powiem. A ile kosztuje? No właśnie dosyć dużo, jak to wszystkie państwowe rzeczy, ale trzeba przyznać, że mimo tego, że państwowe rzeczy są nieefektywne i niegospodarne, no bo no tak już musi być, jak są państwowe, to można je dobrze zorganizować po prostu i z mózgiem i funkcjonują całkiem no nieźle. No wystarczy tylko otworzyć firmę kurierską, bo to firmy kurierskie tak działają właśnie przecież. No właśnie. No a Poczta Polska zresztą wykazała zysk po raz pierwszy od chyba powstania. Jak to jest możliwe, że Poczta Polska wykazała zysk? Nie wiem, ale wykazała. Odbierzmy jeszcze jeden telefon, a co by nie. Skoro ktoś dzwoni, to go odbierzmy. Cześć. No, cześć. Skarpa się nie mogę dzwonić, dzwonię stąd, Kokmę z tej strony. No, cześć Kokmę, no właśnie cię miałem odebrać, ale nam mi spadłeś ze Skype'a. No, ale dobra, to dzwonisz z telefonu, to jaki masz pytanie? Słuchajcie, no to jaki jest temat, Kolonko, bo ja miałem mówić, bo ty się dziwiłeś, że ci ludzie, że wolnorynkowcy bardziej do prawicy. No, ja tak. Ja się dziwię, że ty się dziwisz. A ja się dziwię, że ty się dziwisz, że on się dziwi. A ja czekam na odpowiedź. Nie, no słuchaj, no przecież wiadomo o co chodzi. Chodzi przede wszystkim o pana w muszce, jego wpływ na to wszystko, że wy tu jesteście 2-3 lata, może 4, plus jakieś tam koczywisko, nie lat 30, jak nie więcej.
No to tyle przynajmniej i on pcha do prawicy, on cały czas mówi, że on jest prawica, a z drugiej strony dlaczego nie lewica? No bo jak wszystkim się mówi, że lewica to komuna i w ogóle wszelkie zło i tak dalej. Od Marksa, Lenina i innych, i te Gomułki, co dzwoni, no to jest mamy odpowiedź. No. Nie mamy odpowiedzi. Martin, ty masz odpowiedź? Ja, no mi to nie wyjaśnia wszystkiego, jakby. No. To jest no, jakby jeden pan z wszystkiego nie. No właśnie, bo to jest. Nie, bo pytanie, ale, jest tak, pytanie jest w sumie takie. Czemu tyle innych też? Pytanie jest takie w sumie. Bo powiedzmy sobie szczerze, że patriotyzm i pojęcie narodu i tak dalej z wolnym rynkiem wspólnego nic nie ma. Jest wręcz sprzeczne z tą ideą. No tak samo zresztą jak tam różne, wiesz, lewicowe, keynesowskie takie ten. No i teraz pytanie jest takie. Dlaczego w sumie nie ma takich, no, lewicowych u nas właśnie wolnorynkowców typu, żeby, którzy tam są, wiesz, są za wolną gospodarką, tam niskimi podatkami i tak dalej, ale jednocześnie są za aborcją, za gejami, za, nie wiem, za narkotykami, nawet no, ta prawica tak średnio z tymi narkotykami i tak dalej. Znanych takich. Postaram się na to pytanie odpowiedzieć i mam nadzieję, że się zadowolę, bo mam parę newsów w tej kwestii. Przede wszystkim kwestia ostracyzmu środowiska. Nie jest to za fajnie widziane. Po drugie, w którym środowisku? Taka inicjatywa. Nie wiem, czy kojarzysz, jak jeszcze nadawałem u was, kiedyś nie było Janka i zaprosiłem jego tłumacza do audycji i on właśnie był takim, na zasadzie chyba nadal jest, sympatyzuje z czymś takim, co się nazywa lewicowy libertarianizm właśnie. Ja wiem, że są takie osoby zapewne, tylko chodzi o to, dlaczego nie ma takich znanych osób. To znaczy, wiesz, no żeby być znanym, to trzeba być chyba na początku lubianym albo wylansowanym przez kogoś. Dobrze wiesz, że wolny rynek to znaczy nie jest pracować, idea, która tak łatwo się sprzedaje. Wrócę do tego kazusu i ten człowiek był i pod tą audycją, mimo że nie to, że się chwala, ale no, była dosyć fachowo przeprowadzona ta audycja, no bo wiesz, to gościu jednak z tłumaczem Janka współpracuje, to wszystko było tam ustawione, to jednak były niefajnie, bo gościu się wybił z dyskursu. Prawda? Ale takich jednostek jest za mało, a jeżeli taka osoba jest, to jednocześnie jest potępiana przez lewicę, aczkolwiek oni troszeczkę do tego wolnego rynku, no tam różnie jest, bo to bardziej są anarchiści, są... Ale co ma, tak co ma aborcja? Skomplikowane. Ale prawica na niego najeżdżała, wolnorynkowcy na niego najeżdżają, bo on burzy pewną koncepcję twardej własności. Pewnie nawet Jankowi coś tam nie podobał. Więc masz tu przykład. Masz tu przykład z własnego podwórka, jak to było. To był gdzieś tak listopad, grudzień 2011 roku. Sam zobacz mniej więcej, jak to wtedy wyglądało. Ty, Kochman, mówisz zbyt skomplikowany sposób dla przeciętnego człowieka. Ty uważasz, że każdy jest po lekturze, wiesz, 14 tomów klasyków marksizmu i liberalizmu. Nie, żadnego tomu marksizmu i liberalizmu. Po prostu przyszedł koleś i próbował troszeczkę tę ideę w sposób przystępny wyjaśnić i został praktycznie zbeształony z jednej, jak i z drugiej strony. Takich jednostek jest za mało, prawda? No bo to jest specyfika Polski. Albo jesteś po jednej, albo po drugiej stronie. Tutaj Martin ci wiele powie. Natomiast w tej chwili na przykład jest tak, że ten człowiek chce wydać książkę, o której zresztą wtedy była mowa, w formie papierowej. I tam jest zrzutka na to i tak dalej. No i też są dyskusje zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ludzie z Instytutu Misesa mówią na przykład, są podzieleni, bo na przykład na fanpage'u Misesa zamieścili, żeby tego Carsona wydać, ale ktoś tam na przykład zamieścił, że nie, żeby go nie wydawać, więc są już tutaj, widzisz, podziały, prawda? A z kolei na przykład zauważyłem, że środowiska lewicowe zareklamowały to, zresztą sam nawet troszeczkę w tym pomogły. No, to jest specyfika Polski, że albo jesteś po jednej, albo po drugiej stronie, dlatego po prostu nie ma, no bo wszystko musi być tak ułożone, no, nie zmienisz tego tak. Natomiast mówię, lewicowi libertarianie, no to wolnorynkowcy, no są, oczywiście są, ale nie w Polsce. Kulturze. Taki moduł de facto funkcjonuje chyba tylko w Stanach Zjednoczonych, o ile się nie mylę. I na przykład są tacy ludzie jak Long, jak właśnie Carson, którzy tam, nawet jest ruch na przykład, ruchy mniejszości geje, bi, trans i tak dalej, prawda? Czyli pali kociarnia, ale libertariańska.
Tam są wszyscy, także dzięki ci wielkie Coakman to był w kontestacji. A nie, to chyba głupie było pytanie, bo w sumie więcej no, głupie. Tak, zaciemnia niż wyjaśnia tak naprawdę. No nic, to było takie moje tam jakieś tam pytanie. Ciekawe, tak się zastanawiam, jak byśmy robili radiokontestacja dla Brytyjczyków, bo co właśnie to takie na przykład rozmowy by zanudziły wszystkich na śmierć. Nikt by nie słuchał tego. No, może to, co Coakman teraz mówi. A to, tego ktoś tutaj słucha, to też nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. Nie, bo okej, bo kontestacja powstała z jakiegoś takiego radia, no bardzo politycznego jednak, jakby nie patrzeć, nie? O tej polityce no, mówiliśmy nie, dużo wiem, na znaczy, początku. Znaczy to nie o to chodzi, tylko specyfika Polski jest taka, że się nie da nie mówić o polityce, bo wszystko jest polityczne. Zresztą w ogóle no, jest taki jakby kierunek świata, że jak państwo ci się wciska w połowę życia wszelkiego codziennego, no to jak możesz nie mówić politycznie? No musisz. No, trzeba trochę. A mi bardziej chodzi o to, że na przykład Brytyjczycy, większość, jakby to, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, to powiem wprost, że no są głupi, no głupi są. Znaczy są mili i sympatyczni i wiedzą jak się, nie wiem, załatwia różne rzeczy i zorganizowanie lepiej, ale z drugiej strony no właśnie głupi tacy, mało wiedzą cokolwiek na temat dodawania, mnożenia wolnego rynku, popytu i tak dalej. I tak się zastanawiam, jakby do nich powiedzieć o ideach typu wolny rynek, że jest dobry. Znaczy, że Polacy wiedzą więcej o wolnym rynku? No nie, oni więcej jakby liczyć umieją i czytać, umieją i pisać, chociaż... Bo bardziej im brakuje. Nie. Może dlatego muszą się... Nie wiem, no jest inaczej, ja mam wrażenie, że Brytyjczycy, znaczy tacy zwykli, normalniejsi, pracujący, oni się w ogóle nie zastanawiają na tym, bo wychodzą z założenia, że to jest nie ich sprawa w ogóle, więc wiedzieć nic nie muszą i nie chcą. A powiedz mi, czy, bo w sumie gadasz tam dużo z Brytyjczykami? Nie dużo właśnie, nie za dużo. Mało, nie dużo, mniej niż bym chciał. Bo chciałbym się dowiedzieć, jaki jest, czy tam się ktoś przejmuje, jaki jest tam stosunek do Unii Europejskiej, bo to wiesz, w polskich mediach to jest przedstawiane jako wielki jakiś taki outsider, który jako tak nie wiem, jakiś, w ogóle Wielka Brytania w kwestii europejskiej jest przedstawiana jako jakiś taki niezależny byt praktycznie, pojedynczy, który pragnie w ogóle się uniezależnić od Unii i tak dalej. No tak, oni chcą wyjść. Czyli to, ale to widać rzeczywiście na ulicy, tak. W sensie, czy w pubach, znaczy, czy gdzie tam jest? Znaczy nie, no bo to nie jest Polska, to się nie gada o polityce w ogóle, ale jak zapytasz i nastroje zbadasz, to nawet, no z kim byś nie rozmawiał, to ci zawsze powie to samo, że tak ogół Brytyjczyków nie chce być w Unii i mają tak. Zresztą tutaj, wiesz, zawsze był taki opór przed tą całą Unią. Może to Margaret Thatcher tak zaraziła ludzi, że do tej pory mają ten odruch niechęci. Bo teraz w polskich mediach właściwie jedynym, prawie głównym tematem jest to, że Polska, że cała Polska, czyli Donald Tusk, jedzie na szczyt europejski żebrać o pieniądze. I media sekundują, czy wyżebra tyle, ile obiecał, że wyżebra. No właśnie, to mnie strasznie żenuje, że Polacy mają to podejście żebractwa takie, jakby to było coś normalnego, że się żebra. No u Brytyjczyków nie ma tego żebractwa całego. No. Jakoś tak myślą, że oni są gospodarzami, a nie, że przychodzą po prośbie. W sensie, no, czy kiedyś mało... polskie media się przedstawiają na to, że trzeba zarobić, nie? Albo... No właśnie, że się zarabia. Że... No to właśnie w Polsce nie za bardzo. Wszyscy jacyś tacy żebracy urodzeni. I na czym polega w ogóle to zarabianie? To byłoby w ogóle całkiem przestawienie się polskich informacji, serwisów informacyjnych na to, że no tutaj trzeba teraz zarobić. A jak się zarabia? Trzeba stworzyć produkt, potem go zareklamować, sprzedać, stworzyć sieć dystrybucji, znaleźć klienta. No i tak. Wiesz, tak. Tak. No. A nie jechać na szczyt Unii i prosić o to, że no dajcie 300 miliardów. No i wtedy jak już jest 300 miliardów, to stworzymy z tego miejsca pracy. Potem się bierze bezdomnych, bezrobotnych i kogo popadnie. Najlepiej, żeby był ślepy, głuchy, kobieta i no, już w wieku takim, że musi chodzić o trzech laskach. I wtedy on będzie przedsiębiorcą i się go wyszkoli, bo on jest bezrobotny i najmniej się do prowadzenia firmy nadaje, więc on powinien prowadzić. A teraz powiedz, dlaczego powiedziałaś kobieta? Bo to nie bez znaczenia. Ja znalazłem ten materiał. Bo materiał, ja chciałem go użyć w czwartek, ale to nie wiem, jak już zahaczyliśmy, to możemy pogadać o tym.
A to powiedz, bo ja nie pamiętam już tego materiału, bo ty go przyswoiłeś tutaj, ale i tak możesz o nim wspomnieć w czwartek. Nie, to wspomnę w czwartek. Dobra, no to zareklamujemy reklamę w czwartek. Dzwońcie do nas, dzisiaj są luźne tematy, czyli każdy może zadzwonić i powiedzieć swój. Co mu leży na sercu? Jako, że w Unia Europejska, znowu jako byt autonomicznie ujęty, stwierdziła, że są przekręty przy budowie dróg w Polsce. A czytałem właśnie. A są? I no co ty? Niemożliwe. W Polsce? Ale czemu teraz dopiero znaleźli? Co to się stało? Przy dotacjach jakieś przekręty? Przekręty? Gdzie nie. Tam? Widziałeś kiedyś przekręt przy dotacjach? A co odpowiedziała polska strona? No że... No co ty? Powiedzieli, tylko pewnie napisali w dwóch stronach A4. To nas obraża. Gdzie jak tam? No i to postawiło pod znakiem zapytania te 300 miliardów, które mamy użebrać, bo Unia Europejska ma wątpliwości, czy one... No, właśnie nie wiem, co do czego ma wątpliwości, bo mówi, czy zostaną, wiesz, wydane efektywnie i uczciwie, jakby to nie była definicja tego, że dotacje nigdy tak wydane nie zostają. No, czy bo trudno, żeby były, skoro są brane pod przymusem, a nie uczciwie, no to chyba... Nie, może wrócimy trochę do takiej misji, bo może przybyło nowych osób. Ja patrzyłem ostatnio na statystyki kontestacji i wiesz, dziw mnie bierze, bo rzeczywiście słucha nas coraz więcej osób, jako całego radia, więc może nie wszyscy się orientują tutaj w takich różnych żartach, że tutaj, wiesz, Unia Europejska, dotacje i wiesz, no, dlaczego właściwie się z tego śmiejesz, Martin? No właśnie, czy masz absolutną rację, bo my tutaj w jakiejś sekcie normalnie żyjemy, że sobie zdajemy sprawę z tego, że 2 plus 2 równa się 4, ale poważnie, większość świata to jest dla nich news jakiś, to jest jakieś średniowieczne gadanie głupie. Ostatnio taka graficzka tam była na jakichś demotywatorach, czy gdzieś się wypromowała, gdzie był taki nauczyciel i z książką i uczniowie siedzący i był podpis w stylu, że to są lekcje przedsiębiorczości. Nauczycielem jest człowiek, który zarabia 1500 miesięcznie. No i nigdy firmy nie prowadził. Tak? No, więc okej. No to powiedz, dlaczego się śmiejesz z dotacji z Unii Europejskiej? Ciekawe, czy takie pytanie na szybkie przekonywanie ludzi cię strąci. To o kontekst? Jakoś. O kontekst jakiś chodzi. Dlaczego się w tym kontekście śmieję? No, ale w tym kontekście tak. No bo to powinno być akurat chyba jasne, no bo trudno oczekiwać, żeby ktoś, kto odpowiada za nic i zarządza nie swoimi pieniędzmi, nie próbował sobie coś prywatnie tam dziubnąć przy okazji, korzystając z potwornie skomplikowanej procedury prawnej, w której zaangażowanych jest tam dziesiątki różnych urzędników, stron, krajów, języków i papierów. No chyba to jest normalne, że każdy jak ma okazję, to sobie woli wziąć coś dla siebie ze wspólnego koryta, nie? Niż dbać o wspólne koryto, bo wie, że to jest właśnie koryto, a nie jego prywatny dom. No ale wiesz, ale ludzie może mają takie poczucie, że no ale inni ludzie się boją, bo działa policja, bo działa prokuratura, Najwyższa Izba Kontroli i tak dalej. Ale ja mówię o legalnych rzeczach przecież wszystko. No to, przecież to się wszystko legalnie robi. No to jak to może być, że państwo wybiera firmę taką, która gorzej coś zrobi, zamiast ta, która lepiej coś zrobi? Musi akurat Polska, bo są takie przepisy. W polskich przetargach się jedyny jest właściwie tylko jedno kryterium, jedyny czynnik, cena. I musi być jak najniższa, bo jeżeli wybierze jakiś urzędniczyna firmę droższą, to natychmiast go wszyscy zaczynają objeżdżać, że jest niegospodarny, no bo za dużo płaci za coś. No i efekt jest taki, że do pracy stają firmy, które albo źle wyceniają i są zbyt optymistyczne i myślą, że się da tanio zrobić i zostawiają pracę w połowie zrobioną, bo bankrutują po drodze. I nie płacąc połowie podwykonawców? Tak, albo żądają jeszcze pieniędzy od państwa, bo przecież nie mamy. No. Zostawimy w połowie autostradę, to jak to będzie wyglądać? Tak, albo zrobią swoje, co prawda, ale że zdali taką cenę niską, to muszą używać wszystkiego najtańszego, co się da znaleźć. I powiem, jest takie lotnisko z Biedronki, które po mniej niż miesiącu dziury ma i trzeba je zamykać. By the way, znowu jak będę leciał do Polski, to znowu ląduję na tym lotnisku starym w Warszawie, bo Modlin dalej nie działa, do marca w końcu mi napisali, że sorry, nie działa, nie można tam latać, za nowe.
Słuchajcie kontestacji wydania głównego, tutaj parę telefonów się powtórzyło. Jeżeli macie jakieś nowe osoby, które chcą zadzwonić, to oczywiście wykręcajcie numer telefonu, który jest 222-195-321, 222-195-321. To jest numer warszawski, lokalny, jak za taki płacicie, jak dzwonicie z Warszawy, z zagranicy, to wykręcie plus 48 oczywiście przed tym numerem, lub na Skype'ie kontestacja.com. I możecie się tutaj dołączyć do naszej audycji i jakoś sobie tutaj razem pokonwersować. A my zaraz wracamy. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Ale zanim odbierzemy te telefony, to gość, który się nazywa Wapaus, czyli nowy słuchacz pewnie, bo nie kojarzę tego nika, zadał pytanie, na które liczę, że odpowiesz, Martin, jako że w sumie ja prowadzę tą audycję, ale ty jesteś od odpowiadania na pytania trudne. Czy to, że ten nauczyciel zarabia 1500 zł miesięcznie, oznacza, że nie jest przedsiębiorczy? No, to już samo pytanie zawiera odpowiedź. Jak ktoś zarabia tyle samo miesięcznie i ma stałą pensję i etat, to oznacza, że no nie jest przedsiębiorcą, tylko pracuje u kogoś na etacie. Przedsiębiorczość no, jest niemożliwa do pogodzenia z tym, żebyś pracował u kogoś, no bo definicja przedsiębiorczości jest taka, że to ty coś stworzysz, to inni mogą dla ciebie pracować. Możesz współpracować z kimś, możesz mieć klientów, ale nie pracować dla kogoś. Tak, kontrahentów, kilku, albo ten. Może tak być. No, ale tak. A to w sumie dobre jest, nie? Że posiadanie stałej pensji oznacza, że już z definicji. No, ale nie. No, jakbyś nawet 5000 zarabiał, to dalej nie jest żadnym przedsiębiorcą. Pracuje dalej u kogoś. Ktoś za niego był przedsiębiorczy i wymyślił mu posadę. Zorganizował całą to miejsce, w którym pracuje. Poza tym bez jaj 1500. No to już bez jaj trochę, tak. Bądźmy poważni. No, bądźmy bez jaj. Tyle to... O czym tu gadam? Tyle to ile ja to... To ja w Carrefourze pracowałem jako kasjer. Ile? 15 lat temu? I to takie były pensje wtedy właśnie. Ale rzeczywiście tak ludzie teraz wciąż zarabiają. Także możemy pogadać o tych lekcjach przedsiębiorczości. Może macie jakieś doświadczenia, bo no, wiecie, no my szkołę skończyliśmy już jakiś czas temu. I wtedy nie było lekcji przedsiębiorczości. Pewnie dlatego jesteśmy tacy mało przedsiębiorczy teraz. Więc możecie nam powiedzieć, jak to wygląda. Tym bardziej, że to jakieś tam informacje do nas docierają. Jakieś takie wyrywki z podręczników czasem nam ludzie wysyłają. Typu, że co było napisane w jakimś jednym najważniejszym podmiotem gospodarczym jest państwo na przykład. Taki wyrywek. O, tak jest w podręczniku. Tak. Wiedziałem ten podręcznik. Z książki. No i inne rewelacje tego typu. Także jeżeli macie jakieś... Jeżeli no, jeszcze chodzicie albo chodziliście jakiś czas temu do szkoły, gdzie są takie lekcje, to oczywiście zadzwońcie tutaj na antenę i się podzielcie. Widzisz, a znowu zakładasz w ciemno, że ludzie zrozumieją, z czego się śmiesz. Dlaczego państwo nie może być najważniejszym podmiotem gospodarczym? To teraz ty wytłumacz. Skończmy to radio, bo to właściwie już... No trzeba wszystko tłumaczyć, nie ma, po to jesteśmy. Znaczy, wiesz co, no jest w tym trochę prawdy, muszę ci powiedzieć. Jako... No i było się śmiać? No, no i właśnie, no, jest w tym trochę prawdy, bo rzeczywiście w wielu krajach, w Polsce na czele, państwo staje się najważniejszym podmiotem gospodarczym. Ten materiał o ZUS-ie, który się znajduje na naszej stronie kontestacja.com, jeszcze tam będzie przez parę dni pewnie, na naszym blogu, mówi bodajże o powstaniu ZUS-u, tam placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu chyba, czy coś takiego. I oni się tam między innymi chwalą, że są największym i najbardziej stabilnym pracodawcą w regionie. No ba... No bo są, no tak. No więc to jest, wiesz, no i teraz okej, znowu z czego się śmiejesz, nie, Martin? I... Nie wiem, ale mi się kojarzy wszystko z Hitlerem teraz. Myślę, jak... No tak. To tak by powiedział, nie wiem, że obóz koncentracyjny jest najbardziej stabilnym eksporterem mydła, albo nie, to kompletnie bez sensu porównać. Co to ja poleciałeś Korwinem. Poleciałem. Więc...
Okej, więc wyjdźmy od takich podstaw, że państwo z zasady nie tworzy niczego. Znaczy, państwowe jednostki nie tworzą niczego, państwowe jednostki zawsze marnują. Zawsze są wyjątki, ale reguła jest właśnie taka, że jak coś jest państwowe, jak coś jest urzędem lub nawet firmą państwową, to najprawdopodobniej jest to jednostka, która marnuje pieniądze, marnuje ludzki czas, marnuje ludzką energię, a są takie urzędy, które są właściwie nastawione tylko i wyłącznie na to, żeby przeszkadzać ludziom. O, i jest nim właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych między innymi, albo Urząd Skarbowy, albo na przykład taki mój ulubiony Urząd Celny. Chciałem jednego celnika zaprosić jakiś czas temu, może mi się uda. Jest jeszcze jeden problem, że państwo korzysta z przymusu, z aparatu przymusu, więc z przedsiębiorczością to w ogóle nic nie ma wspólnego. Cała gospodarka opiera się na dobrowolnej wymianie. Jeżeli jest jakiś podmiot gospodarczy, który korzysta z tego, że prawo zmusza jego niby klientów do uczestnictwa w jego ofercie, to nie jest w ogóle podmiot na rynku, to nie jest rynek, to już nie jest gospodarka, to już jest zwykły przymus państwowy i nie można tego klasyfikować jako podmiot gospodarczy. Dlatego się z tego państwa nabijamy, bo to nie jest w ogóle część gospodarki. Tak, to można powiedzieć, że jest to grupa przestępcza. No można, ale czy trzeba? Nie trzeba, ale niektórzy mogą. Hitler też nie trzeba mówić, ale powiedziałem, bo wiedziałem, że ludzie na czacie czekają, aż ktoś powie. Żeby w końcu w 65 minucie padło. Zaliczone. Jeszcze taka ciekawostka przy okazji, bo mi się przypomniała odnośnie, znowu przy rozmowie, jak zakładam to konto, to padło pytanie, gdzie, where is our company based? To znaczy, gdzie mamy siedzibę właściwie, w jakim kraju. No i tutaj sobie przypomniałem audycję Janka Fiora z Kamilem ostatnią, bo słuchałem jej z Wielkiej Brytanii, była po polsku. Janek był, gdzie on był? Na Florydzie, a Kamil był w Zambii. W Kalifornii. No tak, w Kalifornii. I serwery były w Stanach czy gdzieś, już nawet nie wiem, gdzie są te serwery. A firma w Wielkiej Brytanii, a dyrektorem Polak. I teraz niech mi ten gość powie, gdzie my jesteśmy based, bo ja nie wiem. Napisał, że w Wielkiej Brytanii. Coś trzeba wpisać. Coś musiał. Jakaś puenta? No, że nie ma czegoś takiego za bardzo. Znaczy, ten kraj jest bez sensu. Że ten system prawny, ten oparty na tych krajach tak strasznie, jest już bez sensu w tych czasach. No i właśnie tak chyba tworzy się główny temat, więc ja może wytnę ostatnią godzinę i teraz zrobimy prawdziwą audycję. Bo to jest bez sensu. W dzisiejszych czasach już pomijam, bo nie chcę najeżdżać na ten patriotyzm nieszczęsny, bo już się na nim wyżywam od paru lat. To rzeczywiście ten podział prawny, który na przykład mówi, bo prawo do niedawna jeszcze całkiem mówiło, że masz na przykład odprowadzać podatki tam, gdzie mieszkasz powyżej pół roku. A, bo właśnie w każdym kraju trochę inaczej to jest rozwiązane, ale ogólna zasada jest taka. Ale się zmieniło ostatnio. A w jakim kraju? W Polsce. A jak teraz jest? Teraz wygląda to w ten sposób, że tam, gdzie mieszkasz powyżej pół roku lub gdzie jest twoje centrum, jak się to mówi, centrum biznesu, centrum warunków biznesowych. Ja nie wiem, jak jest to dokładnie opisane. O, jest to takie jakieś sformułowanie prawne. Więc możesz sobie wybrać, jakby było gdzieś indziej przypadkiem. No, że wystarczy zmieniać 3 razy w roku kraj i się nigdzie nie płaci podatków, co niektórzy turystycznie robią. I też pokazuje, że trochę to prawo się robi dochodowy. A propos, wiesz, że podatek dochodowy Brytyjczycy wymyślili? A nie wiedziałeś. A właśnie Brytyjczycy wszystko wymyślili, więc to żadna niespodzianka. Księgowość też i firmy i w ogóle wszystko. Bo może powiedzmy, że... Bo to właściwie to, wiesz... Tylko Francuzi wymyślili jedzenie ślimaków. I poddawanie się po 3 godziny. Słuchaj... Co Polacy wymyślili? Walczenie do końca, aż ci cały naród zabiją. Aż tak, ten czarny humor wszedł.
Co by myśleli Niemcy? A co myśli Rosjanie? Tak? Odwrotność tego, co Polacy. Ten. A Rosjanie gwałcenie każdego po kolei. No nic, dobra. Wódkę. Po pijaku. Bo jak na trzeźwo. Słuchaj, ojej, kurczę, ja mam dwa tematy w tej chwili, które chcę poruszyć, nie, bo chciałem wrócić do tego tematu tych granic i tego podatku dochodowego, który jest jakimś tam kuriozum dziwnym, który powstał, może nie wszyscy wiedzą, całkiem niedawno temu, bodajże tam, nie wiem, ze 100 kilkadziesiąt lat temu chyba, i miał obejmować ludzi najbogatszych. I tam właśnie we wszystkich krajach, gdzie był wprowadzany, to obejmował tylko i wyłącznie ludzi najlepiej zarabiających, którzy płacili tam po 3-5% podatku dochodowego. Takie było założenie wstępne. A kiedy ono się zmieniło? Kiedy? No, zmieniło się w Stanach Zjednoczonych, kiedy Sąd Najwyższy bodajże opowiedział się, dał taką interpretację, że to jest niezgodne z konstytucją, ponieważ ludzie nie mogą być traktowani różnie. Wobec tego podatek dochodowy powinni płacić wszyscy i powinna zostać poprawka do konstytucji ustanowiona. I ustanowiono poprawkę do konstytucji i potem już wszyscy płacili. No proszę. A ja sobie poczytam o Margaret Thatcher, jak już tu jestem, dla przypomnienia i z ciekawości, bo właściwie trochę mało wiem. I zobaczymy, czy znasz historię, Hugo. Powiedz mi, proszę bardzo. Powiedz mi, no. Co było, jakie posunięcie Margaret Thatcher spowodowało, że w końcu wyleciała ze stanowiska premiera, mimo że 3 kadencje pod rząd była premierem? Z górnikami czy z kolejarzami zadarła? Nie, to akurat jej się udało. No to dawaj. Przeżyć. No więc to była próba wprowadzenia podatku pogłównego. Coś, co... To nie znam historii Wielkiej Brytanii. A widzisz, też się zdziwiłem troszkę. On się nazywał poll tax. To był ten podatek, którego następcą jest dzisiejszy community tax. 3 lata później wprowadzony. Czyli podatek od czego? Od społeczności? Od mieszkania właściwie. Daje tak, taki lokalny podatek na szczeblu lokalnym. No. Idzie na policję, na te wszystkie takie rzeczy związane z tym, że gdzieś mieszkasz. No, policję, straż pożarną, szkolnictwo i 50 innych rzeczy, których w ogóle nie powinno być, ale community tax, czy ten podatek pogłówny w założeniu rozumiem, że miał zastąpić podatek dochodowy, który jest idiotycznym podatkiem. Miał zastąpić jakiś jeszcze chyba inny, wcześniejszy podatek, ale okazało się, że straszny się burdel zrobił z podatkiem pogłównym, bo po pierwsze on jest preferuje bogatych. To jest nagroda za bycie bogatym. Nie? Very jak good. Każdy podatek pogłówny. Nie? Mm-hmm. No tak. Ale poczekaj. Wyjaśnij, czym jest pogłówny, przecież to pamiętaj, nowi słuchacze. No tak, słusznie. Zasada podatku pogłównego jest taka, że płaci każdy tyle samo, stałą sumę, niezależnie od tego, ile zarabia. Nie Richard. Procentową, tak. Tylko stałą kwotę. Na przykład 100 zł miesięcznie. Na przykład 100 zł. No, poza tym problemy się pojawiły takie trochę formalne, no bo trudno było namierzyć tych, co gdzieś mieszkają w jakimś domu, jakiś ich ewidencjonować też nie za bardzo się dało i ludzie gdzieś mieszkali, potem zostawiali to, co im tam przyszło do zapłaty i wychodzili z domu i mieszkali znowu gdzie indziej. I ogólnie nie wypaliło to kompletnie, nie udało się i było potem wywołało straszliwe strajki w całej Wielkiej Brytanii, aż cały rząd upadł. Mm-hmm. Ten pogłówny podatek, nie community, tak? Tak. Okay. No i potem wprowadzono 3 lata później, zniesiono to oczywiście i wprowadzono dzisiejszy community tax, który płacą nie ci, którzy mieszkają w domach, nie? I nie ma stałej stawki, tylko właściciele domów. Jest uzależniony od klasy tego domu, on oznacza się je literkami i jakoś się tam to przelicza w dosyć skomplikowany sposób, ale jest taki bardziej już proporcjonalny do w stosunku do wartości tego domu, który należy do właściciela. No i to działa, i jest ściągalne i działa to dużo lepiej i skuteczniej, więc pogłówny podatek się nie sprawdził, co tak jest smutne trochę, ale niestety wychodzi na to, że idee pana Janusza, słynny, idea pogłównego podatku się nie jest do sprowadzenia w tych czasach są i to jest utopia jednak. Mm-hmm. Przynajmniej nie dało się sprawdzić jako Wielkiej Brytanii, bądźmy sobie szczerze. Że... Tak. I to był jedyny przypadek, gdzie w ogóle chyba próbowano, ja nie spotkałem się z innym przypadkiem. No, ja nie wiem. Ale ciekawe, interesujące. Co myślicie? Napiszcie, nie napiszcie, tylko jeszcze zadzwońcie tutaj. Dobra, już odbieram was.
Zaczynam was znowu odbierać. Kontestacja.com na Skype'ie, 222-195-321, telefon nasz. Tutaj rozmawiamy sobie na tematy przedziwne, aktualnie na temat podatków w Wielkiej Brytanii, po głównych różnych systemów podatkowych. Zresztą nie wiem, no, co wam przyjdzie ciekawego do głowy, to zadzwońcie, bo będziemy niedługo kończyć, jako że 22.20 nam już tutaj wybiła. No, ciszej tam. No, co oznacza, że powinno się wszystkie podatki zlikwidować najlepiej? Zresztą, że nie, ale i tak... To też się trochę utopienie. Trochę utopienie, ale i tak naprawdę wszystkie dochody państwa są z podatku VAT, więc właściwie nie rozumiem problemu. Właśnie, że widzisz, w Wielkiej Brytanii to tak nie wygląda. Nie? No, był odcinek ostatni, którego nie widziałeś, mój. No to jeszcze ale nie widziałem. Tak, analizowałem tam wydatki brytyjskiego państwa i właśnie to mnie zdziwiło, że z podatku VAT nie jest aż taki duży procent jak w Polsce. W Polsce jest około 70 parę chyba, z tego co pamiętam. No jakoś 2/3, tak. Mhm. A w Wielkiej Brytanii to no, bardziej 1/3, ich to chyba nawet jeszcze mniej. No przede wszystkim dlatego, że są dużo progi, są inne i tak dalej. Bardziej już normalne. Ale to okej, to na czym zarabia państwo? Brytyjskie? No, podatek dochodowy to jest duża część. Nie no, wiem, może na akcyzach, może na cłach, to ja tam nie wiem na czym, to ty mi powiedz. Też tam są. A to ja zapraszam na odcinek ostatni pod tytułem Koszt Szczęścia, czy jakoś tak. To zareklamuj jakoś. A nie muszę, bo i tak jest najczęściej słuchaną audycją w ostatnim tygodniu. A to prawda. Tak, koszt szczęścia. No, to prawda, rzeczywiście bije rekordy popularności. Co ciekawe, audycja Freedomia Sławka Muturiego, który z kolei dostał 2 złote medale za program na najwyższym poziomie i najbardziej informacyjny, tym bardziej wam polecam zapoznanie się z programem, z audycją Freedomia Sławka Muturiego, czyli człowieka, który zrezygnował z milionów złotych wypłaty rocznej po to, żeby jeździć sobie po świecie i był już w każdym kraju na globie. O. A teraz jeździ jeszcze raz. Najwyżej oceniana audycja. W dwóch kategoriach rzeczywiście. Tak jest. W Polsce jeszcze... Ja mam takie pytanie. No? Takie pytanie do ciebie mam. A propos właśnie tej dywersyfikacji życia jakoś międzynarodowo. W ilu miejscach trzymasz pieniądze? Wliczając to banki albo takie systemy jak PayPal. I w ogóle, ile takich miejsc jest? No jest to pytanie osobiste, bardzo jak na publiczną rozmowę, ale pytanie uzupełniające, czy różne konta to są różne miejsca według ciebie? Tak, tak, no różne banki to już... Ojej! No właśnie, nie? Ojej, no to... Ja sam myślę, że większość ludzi trzyma w jednym miejscu i to jest bank jeden i koniec. Ma jedną kartę i tak. No nie, ja się zastanawiam, czy... To ja samych kont mam kilka, a... No poza tym to jeszcze są różne takie miejsca, w których można, w których się przetrzymuje czasowo pieniądze, ale ten czasowe przetrzymanie to czasem jest x miesięcy, więc to czasem się przeciąga. Więc. No ja mam, o ile dobrze policzyłem, 7 teraz miejsc. Już ci szybko liczę. Szybko ci liczę 4, 5, 6, 7... Chyba też się wokół tej liczby obraca, tak. 10 nie będzie, tak. Mhm. To może zróbmy jakąś taką fajną, książkę napiszmy. Ty zaraz potworzysz sobie konta bankowe w różnych państwach, to będziesz do przodu, więc ja muszę pojeździć trochę. No tak, tak. No ale nie, no bez przesady, bo no już trochę chyba wystarczy rzeczywiście. Ale jak ktoś ma je w jednym miejscu, to ja podziwiam go za odwagę, albo nie wiem, trochę się boję o niego może. A może to ja trochę dramatyzuję, ale daje możliwości po prostu takie ruszanie się po świecie z pieniędzmi, z firmami, z interesami, z mieszkaniem. Bo właściwie to jest dosyć nowa sytuacja dla Polaków, nie? Bo wszystkie te możliwości tak naprawdę w takim szerokim aspekcie dopiero się
ujawniły no, w ostatnich latach. No pomijam to jakieś tam otwarcie w miarę granic, czy jakieś otwieranie rynków pracy, bo można było jeździć, teraz można jeździć troszkę łatwiej, ale powstało tak naprawdę w ostatnich latach bardzo dużo firm. Mam nadzieję, że tutaj będziemy mieć tutaj w audycji, mamy już umówioną firmę, która zakłada w rajach podatkowych z kolei spółki, które jakby tworzy takie różne konstrukcje prawne, więc będziemy z nimi rozmawiać na ten temat w wydaniu głównym, więc stworzyło się tak naprawdę strasznie dużo możliwości dla osób, szczególnie dla tych, które zarabiają troszkę więcej niż 1500 zł miesięcznie, właśnie no, korzystania z tego, no przecież my gdybyśmy nie mogli korzystać chociażby z oprogramowania, które jest przez amerykańskie firmy udostępniane, to byśmy nie mogli robić tutaj tych naszych kontestacji czy innych projektów. A nie wiem, czy ludzie sobie w ogóle, wiesz, z tego korzystają, czy na przykład idą tylko do sklepu polskiego, mówią, jakie jest oprogramowanie na przykład. No, nie wiem właśnie, jak myślą dzisiaj ludzie? No możesz być na przykład też kimś takim jak ten człowiek na na czacie, który mówi, ja trzymam w jednym banku, mam 20 zł na koncie. Więc jak nic nie masz, to nie masz problemu. No, to też jest spoko. Jakaś wolność. Wolność jest, tak. No. Freedom. Wydaj wszystko, wyrzuć i nie zarabiaj. Nie, spoko, no wiesz, no Bart, który tutaj w audycji, w kontestacji nadaje audycję swoją, po maturze też nic nie miał. Znaczy miał pieniądze, więc kupił za ostatnie pieniądze kamerę i już mu nie starczyło na komputer ani na przejazd, więc pojechał autostopem do Wielkiej Brytanii i nocował też za darmo po drodze. Dzięki internetowi. I no ale teraz już tam, wiesz, no już zarabia i ma całkiem, wiesz, za pierwszą pensję kupił sobie komputer. No i fajnie. Mhm. Można to dzisiaj robić. Czyli woli mieć, czy nie mieć? Kto, Bart, czy ja? Bart. No wiesz, no, nie, trzeba mieć, żeby coś robić, ale jakby samo posiadanie nie jest warunkiem przeżycia w dzisiejszym świecie, może tak. Że jeżeli nie masz pieniędzy, to jak sobie tak wiesz, no wiadomo, że no, rodziny bez pieniędzy nie utrzymasz i tak dalej, to wiadomo, że jak się pojawiają dzieci, to jest inna rozmowa i tutaj już zarzucają tobie też tam w komentarzach. Co mi z tymi dziećmi wszyscy wychodzą? No widzisz. Się na dzieci i już od razu, nie wiem, w kosmos się poleciało. No bo nie masz nikogo... Nic nie działa. Bo nie masz... Nie, no działa, tylko nie masz nikogo na utrzymanie, jak masz tylko siebie. Kota mam, kota. Wiesz, kot je? Jeździsz z nim? No właśnie próbuję. No. Czemu paszport robi dzienne pierdoły? Poważnie? No. A kupuje się mu miejsce w samolocie? Tak. Znaczy dopłaca się tam coś. Hmm. Znaczy kosztuje więcej niż dla człowieka. Właściwie więc... Poważnie? Tak, no dobra, to jesteś z kotem Wielkiej Brytanii? No nie. Można jechać tak z kotem do Wielkiej Brytanii. Hmm. Zresztą ja tutaj znalazłem w internecie takich podróżników, którzy z kotem przeszli nogami całą Amerykę Południową wzdłuż, z północy na południe. Tacy Francuzi fajni, z kotkiem na plecach, w plecaku siedział. Ekstremalne wydarzenie. Mamy słuchacza na antenie, cześć, jak ci na imię? No, witam, Darek. Nie mogę się dodzwonić z komputera, to dzwonię z telefonu. Darek z Anglii. No, cześć, Darku. Dawaj. No, witam serdecznie. Chciałem tylko tak pozdrowić serdecznie i powiedzieć, że się cieszę, Martin, że też uważasz, że Brytyjczycy są głupi. No są to głupi, no co zrobić? Znaczy nie, wiesz co, no... Oprócz tych jelic takich. Obydwoje chyba rozumiem, o co chodzi. To nie jest tak, że w Polsce wszyscy ludzie są mądrzy i w Anglii wszyscy ludzie są głupi. Nie chodzi o to, ale jednak, tak jak mówiłeś, im nie zależy. Oni pracują od rana do wieczora, idą do domu, idą spać, jedzą, piją i nie myślą o żadnych takich jakichś rzeczach, o których my Polacy myślimy, z tego powodu, że to jest nasza rzeczywistość. My w takim kraju się urodziliśmy, że musieliśmy kombinować i musieliśmy myśleć o tym wszystkim, no a oni chyba nigdy nie musieli. Jak to wytłumaczyć sobie, to ja nie wiem. Jest kilka możliwości, na przykład takich, że im się wbija do głowy, że są tacy super, że już nie muszą się starać, a Polacy wręcz przeciwnie, ciągle ich się gnoi i oni cały czas chcą udowadniać sobie i całemu światu, że są lepsi. No i może, no. Może. Anglicy mają lepsze samopoczucie mają i dowartościowani są jak pieron i to jest na plus. Tak, Polacy tak, z drugiej tak. strony są kompletnie dowartościowani, ale za to starają się być coraz lepsi w tym, co robią,
No, oprócz tych, co się nie starają. I ogólnie wszędzie raczej ludzie są głupi masowo. Ale ta, no, tak. Ta tutejsza jest taka samozadowoleniem takim i jest większa i głębsza i szczęśliwy kretyn idzie przed tobą na ulicy, ale trudno mu cokolwiek powiedzieć, znaczy zachęcić go, żeby się stał mądrzejszym, bo on nie widzi w ogóle potrzeby. Ja mówię, że oni są tacy, wiesz, szczęśliwi, otumiali, tacy właśnie obżarci tym, że jacy oni są świetni, jaka Wielka Brytania jest piękna, wspaniała i jak im wszystko tylko przychodzi łatwo, a nic, no nic nie muszą pracować. No tak, bo po co ma być mądrzejszy? Po co ma czytać książki? Po co no się dokładnie, ma dodać po pycie i po darzy? No po co? No, dokładnie, wiesz co, ja tutaj zresztą wiele razy słyszałem o sytuacjach, kiedy Polacy przyjeżdżali, nostryfikowali dokumenty, szli do pracy i się okazywało, że mają zbyt wysokie kwalifikacje. No ja też miałem. Nie ma dla nich stanowisk. Musiałem ukrywać, że studiowałem, żeby móc w Starbucks pracować. A to tym no, lepiej, bo ja nie byłem dumny wcale z tego, że w Polsce studiowałem, bo był Uniwersytet Jagielloński, no to z czego tutaj być dumnym. Drugie, co chciałem powiedzieć, to dlaczego więcej libertarianizmów jest wśród prawicowców tak zwanych, a mniej wśród lewicowców? Wydaje mi się, że dlatego, ponieważ jeżeli w Polsce mówimy o lewicy, to od razu myślimy o systemie socjalnym, że o socjalistach i o tym, że zabieramy bogatym i rozdajemy biednym. I wydaje mi się, tak jest moje zdanie, że dlatego bardziej powiedzmy sobie ich ciągnie w stronę, nie wiem, nacjonalizmu, patriotyzmu, wszystko jedno jak to nazwać, prawicyzmu z tego powodu, że tam akurat tego zabierania bogatym i rozdawania biednym jest, jeżeli jest, to jest dużo mniej, a w wielu kwestiach tego nie ma. Także taki drugi punkt. A trzeci, chciałem bardzo serdecznie polecić książkę Orsona Scott Carda z serii Endera Cień Olbrzyma. Tam jest o właśnie bezsensowności granic i bezsensowności krajów. Za co zresztą właśnie niedawno ją skończyłem i jestem nadal na fali tej książki, mogę tak powiedzieć. Książka w ogóle fantastyczna, zresztą cała seria książek Orsona Scott Carda. Polecam wszystkim, którzy nie czytali. Taka ty to czekaj, to wiesz, bo to tak... Test na... Przepraszam, że polecam. No więc chodzi o to, że... Poczekaj. Dzień dzisiejszy... Darek, no. Czekaj. Test na dobrą recenzję, ponieważ tak, wiesz, to jest zła recenzja. Powiedz mi najbardziej zaskakującą rzecz, jaką przeczytałeś w tej książce. Najbardziej zaskakującą rzecz, jaką przeczytałem w tej książce, że świat mógłby istnieć bez państw. No rozszerz trochę. Dlaczego? Jak to? Kto by ochronę dawał? Sądy. Sądy. Nie, tam socjalno. Nie musi być ochrona socjalna. Słuchajcie, wyobraźmy sobie sytuację, że mamy jedno państwo. Jedno prawo dla wszystkich. Nie ma czegoś takiego jak handel zagraniczny. Handlujemy tak jak w Polsce handluje Gdańsk z Katowicami. Czy nie wiem, jak tutaj w Anglii handluje Londyn z kimkolwiek. Po co sztuczny podział graniczny, jakieś podatki eksportowe, importowe i tak dalej, takie rzeczy? To brzmi jak Unia Europejska, nie? Ale dlaczego Unia Europejska? Unia Europejska stara się zrobić system multikulturowy. Możemy żyć sobie w swoich województwach, w swoich, nie wiem, jakichś grupach społecznych. Niech sobie Ślązacy powołają swój Wolny Śląsk, niech sobie Kaszubowie stworzą swoje, nie wiem, jakąś tam organizację kaszubską, wszystko jedno. Niech sobie tutaj Szkoci powołają jakieś tam ustrojstwo szkockie, ale po co granice, po co ten problem z tym, że my mamy swój własny rząd, który przeżera nasze pieniądze, a oni mają ich rząd, który przeżera ich pieniądze. Dla ochrony. Może. Dla ochrony czego? Chcemy. Ale jeżeli by nie było granic, jeżeli by był ogólnie jeden kraj na świecie, to czy to by obrona przed kim? Co by było pieniądzem? Bo to jest bardzo utopijne wszystko, ale jak przejdźmy do konkretów. Co jest pieniądzem w tej wizji? O. Gdzie jest problem? Bo ja na przykład nie rozumiem, gdzie jest pieniądz. Wszystko jedno, jaki pieniądz stworzymy, nadal ekonomia będzie taka sama, jak w każdym innym momencie. No właśnie nie będzie.
Bo będzie, bo nie będzie handlu zagranicznego. Nie, nadal będzie handel, że jeżeli w prowincji włoskiej produkujemy świetne wino i Amerykanie to chcą, to my nadal będziemy to eksportowali. Tylko za jaką walutę? O. Właśnie, posłuchaj, tylko na pewno nie będzie można doprowadzić do tego, do czego się teraz Stany Zjednoczone doprowadziły, że oni są konsumentami, a nie producentami. No dlaczego nie? Znaczy, ale to wszystko jest związane z walutą. Nie możesz pominąć tego tematu przy wymyślaniu nawet teoretycznego takiego globalnego świata. Bo przyjmij jakieś jedno założenie. Albo właśnie powiedz, co w tej książce jest napisane na ten temat. Wiesz co, akurat tam autor poszedł po łatwiejszym i stwierdził, że dolar jest międzynarodową walutą już i on zostanie międzynarodową walutą zawsze i wszędzie. Także... Okej, okay, no to widzisz, w takiej sytuacji dług związany z dolarem, zadłużeniem dolara, rozleje się na wszystkie kraje, więc już widzisz, jaki jest problem pierwszy. Właśnie widzisz, jeżeli chodzi o książkę, to jest ona bardziej fantastyczna, więc znaczy fantasy, to science fiction, ale po prostu uważam, że to co mówisz, jeżeli byśmy patrzyli w taki sposób o długu i tak dalej, to tak, ale ja myślę bardziej o tym, żebyśmy się w końcu nauczyli, że spłacamy swoje własne długi, nie zaciągamy długów na przyszłe pokolenia. Pewnie, jestem za tym. Przekonaj te 6 miliardów ludzi. No, dokładnie. Po drugie, ja mam pytanie, od kogo oni te pieniądze pożyczają? Od przyszłych pokoleń? No, mniej więcej tak, to znaczy są, no tak, będą od siebie samych właściwie. No właśnie, no więc dokładnie. Mój syn teraz pożycza z pieniądze, które sobie zarobi, jak będzie miał 35 lat. No, trochę tego nie rozumiem. Trochę tego nie rozumiem, ale według systemu tak to mniej więcej działa. Syn, nie państwo. No, państwo, że ja mówię, 2,5 roku ma mój syn, więc on jako 2,5-latek pożycza pieniądze od samego siebie, które będzie produkował, gdy będzie miał 35 lat. Znaczy to jest bardziej tak, że raczej przychodzi człowiek, który mówi, że on pożycza pieniądze na konto twojego syna i on je wyda, ale twój syn nie spłaci. No właśnie, no, tak jak mówisz. No dlatego wszyscy według tej teorii urodzimy się z jakimś tam długiem, którego ja w ogóle nie rozumiem, ale to nic. Ale wiesz co, ogólnie rzecz biorąc chciałem właśnie polecić książkę dla samej idei warto przeczytać z tego powodu, że jest bardzo dobra książka, zresztą cała seria Endera jest bardzo dobra, autor Orson Scott Card. No także tyle chciałem powiedzieć co do dzisiejszej audycji. Dzięki ci wielkie. To był Darek w kontestacji. Ja może polecę też inną książkę, Globalizacja. Nie wiem kogo, ale jest przez Janka Fiora, przez Fior Publishing, wydana właśnie na temat globalizacji. A odbierzmy tutaj Martina, który jeszcze do nas dzwoni. Dzień dobry. Nie wiem dlaczego. Ja chciałem tutaj przytoczyć na czacie wypowiedź Hossa, który mówi dokładnie, pieniądze nie istnieją, bo są oparte na niczym. I chciałem zachęcić Hossa, dać mu okazję, żeby mógł w praktyce swoją teorię sprawdzić. Wyślij mi wszystkie pieniądze twoje, które uważasz, że nie istnieją, bo na przykład ja uważam, że istnieją i że tobie to wszystko jedno, bo mi przyśleś coś, co nie istnieje, a mi się przyda. Mam nie mieć nadzieję, że więcej niż 20 zł? Może być i 20 nieistniejących właśnie złotych. Myślisz, że tak zrobi? No jak będzie praktykiem, to zrobi. Tak, w 22.38, jakaś taka nudna ta audycja dzisiejsza wyszła, nie wiem jak ją zapromować dzisiaj. Jakoś tak zrobiło smętnie. Ale nie dawaj tytułu nudna audycja dzisiaj. A to byłby eksperymentowy. Dzisiaj... No tutaj padł takie blacha, jak dzwonił, to no. Powiedział generalnie trotel. Tak, generalnie trotel. To właśnie... To sformułowanie jakoś fajnie brzmi. Nie wiem, tytuł gazety czy coś. Generalnie trotel. Nie pasuje, nie? To generalnie do trotelu. Pamiętam, jak robiliśmy kiedyś wywiad. Znaczy, ja robiłem wywiad, ty odpowiadałeś dla Interi 360 takiego serwisu, gdzie no, wywiad był całkiem fajny, ale nie miałem jakiejś takiej właśnie zajawki, żeby go fajnie zatytułować i się spytałem ciebie, czy jesteś gejem. Tak. A ty powiedziałeś, że nie jesteś.
I to było wszystko. Tak, i ja powiedziałem, że publicznie oświadczył, że nie jest gejem. Już był ten tytuł. Yes. Więc pogadajmy o trotylu w takim razie troszkę. Wstrętna manipulacja. Powiedz mi, czy w kraju dziadów wciąż się gada o trotylu? Wiesz bo co, nie wiem, czy wracać. Nie wiem do końca. Znaczy, na pewno mówi się w tych różnych pismach, które powstają masowo teraz na rynku. Bo na rynku ludzi, którzy czytają jeszcze prasę papierową, czyli tych emerytów. Wiesz co, w jakiejś... Nie mam pojęcia, nie wiem. Ja oglądam, żeby mniej więcej żyć trochę jeszcze, wiesz, tak jak ludzie, żeby wiedzieć, czym oni żyją, to oglądam Fakty TVN-u, bo to jest taki najbardziej według mnie idiotycznie opiniotwórczy serwis informacyjny w Polsce. I tam ten temat co jakiś czas wraca rzeczywiście. Znaczy, że Kaczyński powiedział, że coś tam i to tyle. To nudne jest strasznie. To się nudne robi, chyba że nowe wątki dochodzą. Na przykład jakieś, że nie wiem, laser tam był, UFO, jakieś może mikrofalówka, albo jakieś działo z mikrofalówek zrobione, nie? I wycelowane w samolot. Nie, to ciekawe. A przy okazji tematu, ja słyszałem, że jakiś film powstał chyba produkcji brytyjskiej właśnie, czy tam jakieś, nie wiem, chyba National Geographic. Yes. Tak? Mm-hmm. Trotylu właśnie i czy widziałeś może? Oczywiście. Widziałeś film? No to weź z jakąś recenzyjkę. Oczywiście, ja jestem wielkim fanem serii o katastrofach lotniczych. Nie wiem, czy widziałeś jakieś odcinki z tej serii? Tak, widziałem. Widziałeś, bo są bardzo fajne, bardzo emocjonujące, bardzo ciekawie nakręcone. Tylko strasznie się potem trudno lata gdzieś samolotem. To być może. Ma tutaj efekty uboczne. Tak mnie zestresowało po tych filmach latanie. Ale ze statystyk wychodzi, że większości kolizji tych lotniczych ludzie wychodzą jednak cało. No tak, no wiem, no właśnie, że według statystyk to jest, trzeba mieć, to jest zupełnie niepre... Znaczy, wiadomo, jazda samochodem i rowerem i przejście od sklepu do domu jest bardziej niebezpieczne niż lot samolotem, ale jakoś jakimś cudem człowiek tego nie wie, też mu tam w głowie siedzi. Czy bardziej to nie wiem, ponieważ jeżeli biorąc pod uwagę liczbę tam przejazdów i przelotów, to wychodzi statystyka dosyć podobna. Myślę, że się ludzie boją, nie? Mają tego ten stres, który przecież nie wynika z żadnych danych, tylko z jakiejś psychiki. Znaczy, jesteśmy nienormalni wszyscy, znaczy, w ogóle. Tu są troszkę takie dwa mity. Znaczy, jeden mit jest taki, że latanie jest bezpieczniejsze niż jeżdżenie autem, co jest nieprawdą, co udowodnił, już nie pamiętam kto, albo Malcolm Gladwell w swojej książce, albo z gości od Freakonomy w tej serii. Gdzie porówna... Ja nie wierzę, ja muszę zobaczyć dane. To nie ma sprawy, wiesz, ja tak strzelam w tej chwili, ale mogę, że tak powiem, wyciągnąć sobie tę książkę i poszukać. Którzy policzyli, ile osób jeździ samochodami, tam czasowo, ilościowo i tak dalej, a samolotami, jednak samochodami dużo, dużo więcej. I wyciągnęli z tego tam średnią, że to mniej więcej ryzyko jest dosyć podobne tu i tu. Niemniej, więc to jest jeden mit, ale drugi mit jest taki, że generalnie w takich wypadkach to bardzo mało ludzi ginie. Ja ostatnio widziałem taką fajną statystykę, która pokazuje, jak w poszczególnych przedziałach wiekowych, na co ludzie najczęściej umierają w Polsce. To była chyba statystyka polska. I co ciekawe, w przedziale 25-35, czyli w moim już chyba nie twoim, Martin, ludzie najczęściej popełniają samobójstwa. Niemożliwe. Tak, i tutaj właśnie jest największy odsetek śmierci w tym wieku, a dopiero tam od 35 wchodzą tam choroby serca, jakieś tam inne takie rzeczy. No i tak powiem, czy w ogóle mało ludzi umiera w naszym wieku, stosunkowo jednak, bo potem ta liczba rośnie, ale chodzi o pewien jakiś tam odsetek. Więc a w ogóle jakieś, wiesz, no a na samym końcu, na jakichś tam dziesiątych, dziewiątych pozycjach są właśnie zabójstwa, wypadki drogowe i takie inne rzeczy. Także to jest tak naprawdę mało ważne. Dobra, ale zapomniałem o czym, z czego wyszliśmy, z jakiego punktu widzenia. Z trotylu. Czy się mówi o trotylu? Aha, czy ten film widziałem, tak? Tak. Widziałem i przyznam się szczerze, że jest to jeden z nudniejszych odcinków. Prawdopodobniej jest prawdziwy. Tej całej serii. Także jak ktoś chce sobie obejrzeć, to jest do odnalezienia w sieci przecież, to nie problem. No ale no, nudy, no o ile te... To... No co, zaskoczyło coś, czy nie? No, nie, no to może spadł, że tam wierzy. No, nie, ale dlaczego? Znaczy, nie ma żadnych rewelacji tam, nie? Tam to po prostu było, no, że wylądować nie powinni, bo było przecież tam...
nie było warunków do lądowania, no, a oni wylądowali. Tam zdaje się, tam jest jako taka główna przyczyna, zdaje się, o ile się nie mylę, przedstawiony błąd pilota jednak, który nie wiedział, że nie działa system, który ma automatycznie podbić tam samolot i dopiero się zorientował w ostatniej chwili, kiedy było za późno. Co tak widziałem w Także nie to ma... słowo, które padło jako komentarz do tego zorientowania się na K. Tak, tak. Więc błąd pilota, powiedzmy tak ogólniej, żeby było, a kogoś bardziej interesuje, to niech sobie obejrzy ten... Czytałeś ten stenogram swoją drogą? No tak, to był ten okres, kiedy się ludzie tym bardzo podniecali. Stenogram z jak się to mówi? Z kabiny pilotów. Z kabiny pilotów, tak, bo zwróciłem moją uwagę, jak często powtarzali słowo na K, a jak mało razy słowo Jezus na przykład, albo Boże coś Polskę, albo w ogóle Polska. No taki jakiś patriotyzm wybiórczy mi się wydawał troszkę. Nie wiem o czym to świadczy, że nie mówię, że to jest jakieś nienormalne, ale potem, znaczy takie zderzenie rzeczywistości, która jest na K, z ogólną otoczką patriotyczno-narodowo-święto-bożą się wydaje mi dziwne albo śmieszne czasem nawet. A to ty uważasz tych pilotów za patriotów, tak? No nie wiem, ale tak się jakoś przedstawia ich w tym kontekście. Że jak z prezydentem, to musieli tylko patrioci latać. No, ale możesz równie dobrze krzyknąć o Jezu, zamiast krzyknąć o K. No, jestem ciekaw, co krzykniemy. Ja nie wiem, co bym krzyczał. Co krzykniemy w takim momencie? No, kiedyś krzykniemy w końcu, nie? Mieliśmy taką sytuację, Tak? Czy nie taką, ale. A nie mieliśmy. Jechaliśmy na jeden koncert. A tak. Sobie i jechaliśmy trasą szybkiego ruchu, gdzieś tam śmigały cysterny, tiry i tak dalej. I nagle się zrobiła taka mgła, gdzie było widać na pół metra w przód. Było. I teraz nie wiadomo, no jak się zatrzymasz, to coś cię zmasakruje z tyłu. Jak będziesz jechać, to w coś walniesz. No czyli dość podobnie jak w samolocie, tylko się inaczej zakończyło. Tak. You never know. Mhm. No i co mówiliśmy? No nie pamiętam właśnie. Ja też nie wiem. Ale na K nie mówiłem. Nie. Ale to było stresujące. Tak. Jedno z kilku stresujących wydarzeń. Ale wychodzi na to, że się da we mgle nie mówić na K. Kontestacja.com. Słuchacie w jednej z nudniejszych audycji w ostatnim okresie. Wydanie główne. Jeżeli chcecie znaleźć inne ciekawsze audycje, to zajrzyjcie na stronę www.kontestacja.com. Tam jest wiele innych ciekawych audycji, które właśnie przeglądam. Ktoś mi powiedział ostatnio, że bardzo go zaciekawił tytuł audycji pastora przedsiębiorcy Andrzeja Burzyńskiego. Czy masz satysfakcję, czy zawód? No i bardzo go to zainteresowało, bo to jest w sumie takie ciekawe też. To mnie pytasz z tego, że go tyle ludzi słucha? A ty masz satysfakcję czy zawód? Nie, chyba bardziej zawód, bo ja go nie lubię coś. Ale... Jakiś za pozytywny jest i mnie denerwuje. Właśnie takie... Taki niepolski jest. No tak, ale niezdrowo niepolski. Niezdrowo niepolski. Także jeżeli chcecie posłuchać... nadającego, którego nie lubi Martin Lechowicz, to zajrzyjcie na stronę www.kontestacja.com. Tam zobaczycie człowieka, który jest tak na niebieskim tle z taką gwiazdą, tak rozbłyska. To zauważycie na pewno i to jest właśnie... Mogłem nie mówić, teraz wszyscy wejdą. No, i teraz będzie najpopularniejsza audycja. Dobra, będziemy powoli kończyć, bo już się zaczyna robić jeszcze bardziej monotonnie niż było. Chyba, że jeżeli macie jeszcze jakieś pytania lub kontrowersje, ja to jeszcze przeglądam sobie szybko czata i tutaj coś jest o tym wraku jeszcze, coś jest o Rosji i tak dalej. Dobra. Martin, nie wiem, czy tutaj przeglądasz tego czata? Tak. Ja chciałem się wyrazić zdziwienie, że siedzę sobie tutaj w Anglii, a ty mnie w ogóle o nic nie pytasz. Więc jak tu jest? Czyżbyś jednak nie chciał nigdzie wyjeżdżać z Polski? Wiesz co, no bo ten temat się tak często pojawiał... A bo dzieci, tak, jak dzieci to nic się nie da zrobić, zapomniałem. Tak się często pojawia ten temat w ostatnim czasie, że już nie chcę tutaj przesadzać za bardzo. A z dziećmi da się zrobić, z dziećmi. Ja się, wiesz, zmieniłem pracę, zmieniłem miasto. Da się wszystko zrobić z dziećmi. A jedno. Tylko jest to trochę trudniejsze, trochę więcej pieniędzy wymaga niż posiadanie kota. Na czacie seryjny samobójca mówi, kończcie nuda, co jest o tyle dziwne, że dalej siedzi zamiast gdzieś iść. Ale nuda widno tak widocznie.
A to nie, to mnie zachęcił, żeby jeszcze przeciągnąć. No właśnie, bo nawet ci, co mówią, że nuda, dalej siedzą. A co w TV... Nic się nie dzieje w ogóle, naprawdę. A co w TVN nie leci? A jest jeszcze TVN? A właśnie... Samobójca mówi, żebym o dowodzie osobistym w United Kingdom powiedział, którego ale nie ma dowodów osobistych. To co mam mówić? No to pomilczmy. Nie, no to w ogóle to nie da się w radiu, jak wiesz. Czy lubisz grodzkie? Pytanie jest do ciebie. Nie, nie, okej, ta audycja zaczyna schodzić na jakieś tematy dziwne. Także zejdźmy z tej anteny, myślę, że to jest właściwy moment. Ja tylko powiem jeszcze szybko reklamowo na koniec, że jak zajrzycie na stronę jakzostałemmilionerem.com, to będziecie mogli zobaczyć audiobooka, którego właśnie nagrywamy, co właściwie nie jest żadną informacją dla was. Ważniejsze jest to, że co się w nim znajduje. A znajduje się w nim historia Janka Fiora, jego całego życia, który jest osobiście dla mnie, znaczy zanim go nawet jeszcze poznałem, był dla mnie takim przykładem, żeby to nie zabrzmiało jakoś patetycznie trochę za bardzo i tak prawdziwie. Powiedz prawdę, był jak drugi ojciec. Jak bogaty ojciec. Jak karmiąca matka. Polska karmiąca matka. Jego kapitalistyczny biust nakarmił cię mlekiem, prawda, wolnego rynku, coś takiego. No więc mniej o wolnym rynku, znaczy tam mówi trochę, ale w sumie stosunkowo akurat w tej książce niedużo. Za to mówi bardzo dużo o radzeniu sobie z problemami życiowymi. I no, są takie dwie książki. Jedna to jest Tada Witkowicza, Od nędzy do pieniędzy, to jest jego biografia i Janka Fiora. I to są takie dla mnie dwie osoby, trochę miałem przyjemność poznać w jakiś sposób, większy czy mniejszy, które, no kurde, no mają takie jakby no, idealne podejście, takie jakie tutaj promujemy w kontestacji, czyli żeby nie patrzeć na te problemy, żeby jeżeli jest jakiś, nie wiem, jakiś Tusk, Kaczyński, ktoś tam, albo ci podnoszą znowu podatki, czy na przykład przychodzi ZUS z kontrolą, to żeby szukać rozwiązań. Jeżeli na przykład ci się nie podoba w tym kraju, bo Urząd Skarbowy cię za często nachodzi, to poszukaj kraju, w którym ci się będzie lepiej żyło na przykład, albo rób interesy w różnych krajach. Albo, no wiesz, to żeby generalnie, żeby być otwartym na możliwości życiowe i na okazje, które się pojawiają w danym kraju. Ja tam podaję taki przykład, a już nie będę go powtarzał, bo w sumie tylko chyba za często powtarzałem. To inny przykład podam. Janka Fiora, który przekonał bodajże pracownicę ze sklepu meblowego, że pracuje w mięsnym. A potem poszedł do mięsnego i powiedział, że pracuje w meblowym. I w ten sposób stał się pośrednikiem. I załatwiał mięso spod lady dla jednych, meble dla drugich, jakiś tam fortepian kupił. I tak dalej. I nawet w PRL-u, gdzie generalnie rynek tak średnio działał, bo był nielegalny, to on sobie potrafił poradzić. No, ale większość czasu przeżył w normalniejszych krajach, i o czym też opowiada w tej książce. I jakby tą książkę możecie kupić na stronie jakzostałemmilionerem.com pod naszym patronatem zresztą. Bardzo tanio. Tak jest, tak jest. Wszystko się zgadza. A ty pewnie nie czytałeś. Ja czytałem. Czytałeś? Czytałem, oczywiście. I bardzo polecam ją. Rzeczywiście tam są takie rzeczy, które ja lubię, typu Bareja. Zwłaszcza na początek książki, gdzie jest ten opis życia w PRL-u. Ile rzeczy można wtedy zrobić? Aż normalnie żałuję, że wtedy nie miałem więcej mózgu, jak żyłem, byłem za mały. Bo rzeczywiście łatwo się było wybić. I tak mi to też daje do myślenia. Jeden z wielu wniosków fajnych i pouczających po książce jest taki, że im gorsza sytuacja dookoła ciebie, tym łatwiej się tobie wybić, kiedy masz trochę odwagi właściwie, rozumu i jakichś takich umiejętności. Tak. No więc właściwie można się cieszyć, jak jest dobrze, bo jest dobrze, nie? I można się cieszyć, jak jest źle, bo to dla ciebie okazja. Mhm, coś tym jest. No. Tym bardziej, że tam się Janek z Kamilem mówili w swojej audycji, że w czasie kryzysu się najlepiej zarabia, bo wtedy, wiesz, odpada ci większość konkurencji i wtedy wystarczy robić swoje. Ale coś jeszcze chciałem powiedzieć,
na ten temat. Aha, właśnie, że tutaj właśnie jeden tam, nie wiem, czy Kochman, czy ktoś powiedział wcześniej, że tutaj nie ma znanych osób, no bo coś tam, bo tam się jest ostracyzm społeczny, że tam są, nie ma możliwości i tak dalej. Ale naprawdę nie warto patrzeć na to, że jest w Polsce 38 czy ostatnio 36 milionów ludzi. Że jest, bo to nie jest tak, że jest dla was konkurencja 36 milionów ludzi, żeby się w czymś wybić. Bo większość ludzi, jak Tad Witkowicz mówi, jest leniwych. Właściwie prawie wszyscy są leniwi. Wszyscy, on mówi, że wszyscy są leniwi praktycznie. Potwornie, jak to w Anglii widać właśnie. Że nikomu się nic nie chce robić, że tak naprawdę wystarczy być pracowitym trochę. No, trochę bardzo, bardzo pracowitym. A jak wszędzie widać w ogóle. I można się wybić. You can. You can dance. To nie było mądre. Nie było już. No, na przykład Jura mówi, że ma dużego kutasa. To też nie było mądre. To, ale to pasuje na tytuł na przykład. To by... Jura pyta, czy jest możliwe, że będziecie przyjmować hajs na Money Bookers. No, może być taka możliwość. Zależy, czy są chętni. Tak, jak będzie więcej niż... Nie wiem, więcej niż dwóch chętnych po 10 zł, to pomyślimy, ale rzeczywiście jest taka szansa. Dobra, kończymy. Ja chciałem jeszcze tylko przypomnieć, że jestem sobie jeszcze w Anglii, no. Potem będę leciał do Polski znów i no i pewnie tak będę kursował co jakiś czas, bo stwierdziłem, że w sumie fajniej mi się kursuje niż siedzi w jednym miejscu, ale... Jak ktoś jeszcze by chciał się spotkać, pogadać, piweczko, może gdzieś tam poobcować, prawda? To w Londynie, gdzieś albo w okolicach, no to niech się zgłosi, telefon jest pod moją ostatnią audycją, podam nawet, albo mailem. No, to czemu nie? Zapraszam. Martin@kontestacja.com. Tak jest. Piszcie mu i się możecie spotkać. Jak tam jeszcze gdzieś jesteście w Anglii, jako że większość słuchaczy tam w tej chwili już jest, a druga część tam wkrótce będzie. Właśnie, a nie wiem, czy o Bitcoinach jeszcze? Nie będziemy gadać już o Bitcoinach. Nie. Chyba. Gość na czacie widzę, że podał jakiś link do forum wolnorynkowego reklamę, widzę tutaj puszcza. Nie wiem, czy ty znasz. Junta.pl. Piękna nazwa, nie znam. Junta, czyli Junta. Czy to kolejny prawicowy portal? Nie wiem, ale widzę dwa nagie miecze i niepokoi mnie to nieco. Czyli powiedział, tak, że to jest forum wolnorynkowe, ale dwa nagie miecze mi się z czymś innym kojarzy. A teraz mi się dużo rzeczy, zwłaszcza nagie, kojarzą, ale jeszcze czymś innym niż to, co ja myślę teraz, mi się kojarzy. Także możecie sobie zajrzeć na junta.pl. Za darmo reklamujemy tutaj. Dobra, 22:57, będziemy kończyć. To było wydanie główne, z którym tytułem będę myśleć przez dłuższy czas, jak go zatytułować, bo nie wiem właściwie, o czym był ten odcinek, ale miło się spotkać w dwójkę tutaj na antenie kontestacji. I tyle właściwie. Martin, powiedz coś na koniec. Ja zapraszam w czwartek, bo Hugo dzisiaj jakiś jest, nie wiem, za długo siedzi w jednym miejscu i potem tak. No, przepraszam za kolegę po prostu, no co zrobić, no. Proszę bardzo. Tak, no i będzie lepiej. Mhm. Byle do wiosny. Dobranoc. Dobranoc, życzymy wam miłego wieczora. Pa, pa. Bye. Albert, wychodzimy!